dobry Państwu. Pragnę przywitać Państwa na spotkaniu dotyczącym przejścia granicznego i dotyczącym kolejki, która od jakiegoś czasu się utrzymuje na bardzo wysokim poziomie. I serdecznie witam naszych gości. Ja tu jestem prezesem Stowarzyszenia Przewoźników Via Podlaskiej. Tu jest wiceprezes. Jest sporo naszych członków, przewoźników i witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Panie Wojewodo, to przekazuję pałeczkę Panu jako gospodarzowi naszego terenu i prosimy o kontynuowanie naszego spotkania i proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że Państwo musieliście czekać, no ale niestety jeszcze akurat telefon musiałem odebrać, bo widziałem, że pan minister dzwonił. Poniekąd też w tej sprawie, w ramach której się dzisiaj spotykamy. Ja bardzo serdecznie wszystkich również witam i dziękuję za zaproszenie. Jestem u siebie, ale też tak do końca też nie u siebie. Jeżeli chodzi o problem, jest to problem państwa, mówiąc tylko jako instytucji, nie państwa jako was tu zebranych, tylko państwa, bo kolejka nie jest niczym dobrym. Pewnie jej nie rozwiążemy. Ja rozumiem, że dzisiaj to jest nadrzędna rzecz. Samej kolejki tak szybko nie rozwiążemy, bo to jest element bardzo złożony. Pierwsze to jest tak, infrastruktura, która jest jaka jest. Druga rzecz to jest to, że to jest jedyne przejście, które funkcjonuje w ruchu towarowym na kierunku Białoruś, Rosja i dalej na wschód, bo pozostałe są zamknięte w ramach sankcji. I więc tych czynników jest wiele. Procedury, o których ja tutaj nie będę się wypowiadał za bardzo szeroko, ale związane z kolejnymi pakietami sankcyjnymi, z tym ostatnim, który związany jest z 25% udziałem kapitału białoruskiego w firmach. Procedury też niestety powodują wydłużenie tych odpraw. I to jest taki czynnik składowy. Każdy jeden z nich dokłada się do tej cegiełki, która nosi nazwę kolejka. A ta kolejka sama w sobie niesie za sobą czy w sobie wiele problemów, od tych społecznych, bo stoi na terenach wiejskich, gminnych, utrudnia mieszkańcom i utrudnia życie przede wszystkim ludziom i przewoźnikom, ale też i służbom tak na dobrą sprawę, bo to też chciałbym, żeby to wybrzmiało, że nie jest to jakaś niechęć, nieudolność czy inne rzeczy, bo aspekty, o których będą mówili tutaj koledzy z policji, no też będą pokazywały, ile to ich kosztuje. Ile ich to kosztuje sił, środków i finansów, bo mamy tutaj do czynienia z oddelegowanymi funkcjonariuszami. Rozmawialiśmy tutaj parę tygodni temu, spotykaliśmy się ze stowarzyszeniem. Mamy te cykliczne spotkanie, to mówię tak dla Państwa, którzy są być może niezorientowani, bo grono jest dzisiaj bardzo duże. Prowadziliśmy taki stały taki proces spotkań, rozmów po to, żeby pewne rzeczy transparentnie wybrzmiały, to jest po pierwsze. Po drugie, żeby starać się rozwiązać te problemy, żeby znajdować jakieś drogi, które są. Często one nie są ani proste, ani łatwe. Ja wiem, że każdy by chciał, żeby to zadziałało jak za przysłowiowym dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale tak to się nie dzieje, doskonale wiecie Państwo. Tak jak i w procesie zakładania i funkcjonowania firmy pewne czynności trwają tygodnie, miesiące, tak samo w procesach administracyjnych i po części legislacyjnych. No niestety ten proces jest rozciągnięty na tygodnie, miesiące, czasami nawet na lata, więc to nie jest zadanie łatwe i jego złożoność, tak jak powiedziałem na wstępie, jest ogromna. Ja dziękuję za to spotkanie. My żeśmy na tym ostatnim rozmawiali właśnie, że chcemy zrobić to w Koroszczynie. Troszkę nie wiedziałem, że będzie to w takiej konwencji troszkę alarmowej robione, ale to dobrze też, że to tak się dzieje, bo możemy sobie na gorąco o pewnych rzeczach powiedzieć. Od ostatniego spotkania, to też tak jakby odpowiadając, do czego zobowiązałem się w uzgodnieniu tutaj z policją, że zostaną zwiększone siły policji w samej kolejce, to tu myślę, że za chwilę koledzy z policji będą przedstawiali, to te siły już zostały zwiększone, tak od 12, z tego co wiem. Dodatkowe siły, tam blisko 50 funkcjonariuszy.
Oczywiście to jest rozwiązanie tylko siłowe, tak to nazwę nieładnie. No ale to wiecie panowie, ja myślę, że za chwilę to będziemy rozmawiać, będą panowie z policji mieli możliwość wypowiedzenia się i ono jest rozwiązaniem siłowym, no bo mówiąc wprost, to jest fizyczne zabezpieczenie czegoś, czego tak w 100% się nie da zabezpieczyć, bo to jest, kolejka to jest taki trochę nazwę nieładnie, organizm żywy, który się po pierwsze przemieszcza, po drugie jest na drogach, na pasach ruchu, na drogach publicznych, a po trzecie zawsze będą elementy, mówiąc krótko, prób omijania kolejki i inne historie, które składają się na całość tego powiedzmy sobie, co mamy pod nazwą niezadowolenie. Natomiast nierozerwalnie od tego pracujemy nad tym modelem nie przyspieszenia kolejki, bo to jest niemożliwe w tym momencie. To sobie odpowiedzmy prosto, to jest po prostu niemożliwe zwiększenie jakichś diametralnych odpraw na tym przejściu z czynników kilku, wynikające po pierwsze procesów, procedur, nowych pakietu sankcji, przepustowości przejścia strony sąsiedniej i tego, że to jest jedno przejście, ale chodzi o to, żeby przynajmniej zapewnić bezpieczeństwo i uporządkować tą kolejkę. Więc takie procesy trwają równolegle, znaczy to jest jeden proces, ale równolegle w ramach dwóch pomysłów i tutaj kolegom z przewoźnikom, którzy zawsze są na tych spotkaniach, już kilka razy mówiłem, w wielkim skrócie tylko to przedstawię. Jeden jest to związany z wprowadzeniem nowego, doraźnego takiego systemu kolejkowania, tylko kolejkowania. On jest złożony i dosyć kosztowny i wynika też jakby z gruntów, które po części można zaadoptować, bo są gruntami Skarbu Państwa, po części trzeba będzie próbować je przejąć, czyli mówiąc krótko, wykupić być może. No i całego procesu administracyjnego, od finansowania poprzez projektowanie. I on jest dosyć długi, co nie znaczy, że bardzo długi, bo to nie jest jak e-awizacja, która jest przygotowywana i jej proces ma wejść w 2027 roku, która jakby ma rozwiązać te problemy całościowo, ale przede wszystkim ta e-awizacja czemu innemu ma służyć, ale jakby przy okazji to rozwiązać. Natomiast no, chcieliśmy tak stworzyć system doraźny, dodatkowy, który by na czas tej sytuacji, z którą mamy miejsce, o której mówiłem szeroko, czyli dużej kolejki, jednego przejścia itd., itd. zaprowadziła porządek. Drugi model uważam, który jest szybszy, jest to model wykorzystania systemów istniejących, które funkcjonują. Poprzez rozbudowanie ich funkcjonalności w postaci takiego, powiedzmy sobie, kolejkowania. Oczywiście to nie jest też ani łatwe, ani proste, bo poza pracą informatyczną wymaga też zmiany rozporządzenia, bo chodzi o drogi. Chodzi o drogi, gdzie poprzez, powiedzmy sobie, te wirtualne bramki, czy wirtualne bramy, bramownice, będzie można sczytywać się numery, tak jak to jest w przypadku dróg płatnych. Więc to troszkę prac wymaga. Dodam, że dzisiaj jest takie spotkanie robocze. Dzisiaj jest takie spotkanie robocze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na którym wiceminister Mroczek spotyka się z szefem Inspekcji Transportu Drogowego, z którym zresztą tu byłem kiedyś na terminalu. I to jest w ramach tego pomysłu, o którym mówiłem. Będą dzisiaj ustalali też obszary, które trzeba przyspieszyć w tym procesie, które trzeba jeszcze dodatkowo być może, nie wiem, rozwiązać, bo tych problemów troszkę się tam piętrzy, tak żeby to ewentualnie się zadziało i to w miarę szybko. Problem polega na tym, że to po pierwsze, to jest tak, proceduralne, administracyjne i to trwa, a po drugie, no, mamy tą presję czasową. Przewoźnicy, czy mówiąc krótko, przedsiębiorcy nie mają za bardzo czasu, bo często miasto to już graniczy z zagrożeniami, powiedzmy sobie, upadłości, jeżeli te przekraczanie granicy trwa ileś tam dni. A po drugie jest to też presja czasowa taka związana z racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Bo jeżeli to by miało się zadziać, nie wiem, wymyślam, w połowie 2026 roku, no to jest to co najmniej, delikatnie mówiąc, bezcelowe, skoro od stycznia 2027 ma działać docelowy system. Sprowadzanie czegoś na pół roku nie ma najmniejszego sensu.
Więc mamy tą presję czasową, mamy tego świadomość i to tyle, co tak w wielkim, telegraficznym skrócie mogę powiedzieć, bo akurat myślę, że przedstawiciele, których najbardziej żywotnie to interesuje, to i tak tą wiedzę już mają, bo ja ją uzupełniam co miesiąc, jak się spotykamy, o te nowe elementy. No i to tyle, co bym mógł na ten temat, na tą chwilę powiedzieć. Oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli będą jakieś tematy, pytania. I cóż, ja bym też prosił, żebyśmy to bardzo podzielili na takie bloki. Nie jestem gospodarzem, więc nie chcę wchodzić w agendę, czy ją tworzyć, tylko podzielili na takie bloki związane, powiedzmy sobie, z tym, co jest powodem tego spotkania, czyli problem. I ja sugeruję oczywiście, jeżeli tutaj panowie organizatorzy mają inny pomysł, ale sugeruję na początku może zacząć od kwestii związanych z samą kolejką, później przejść sukcesywnie do granicy, procedur granicznych i celnych wcześniej. Bo mówię, ten system, jak w skrócie omówiłem, panowie wiecie, jak to się dzieje. Nic tu wielkiego nowego się od ostatniego naszego spotkania nie zadziało, poza tym, że jest to już, co już do uzgodnienia, bardziej na szczeblu ministerialnym niż to, co było na początku, czyli prace te u nas. Poszło to już dalej, w tej chwili jest to tam przetwarzane pod kątem możliwości zastosowania i pod kątem potrzeby zmiany stosownych rozporządzeń, tak naprawdę jednego. Więc ja teraz też nie chciałbym jakby wchodzić już w kompetencje poszczególnych ministerstw, bo tu mamy do czynienia z trzema ministerstwami, czyli Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, bo one będą, ta komórka będzie odpowiadała za kwestie związane z procedurami drogowymi. Ministerstwo Finansów, czyli mówiąc krótko, właściciel systemu, z którego również korzysta ITD, ale właścicielem jest Ministerstwo Finansów, czyli ten system, o którym chcielibyśmy rozbudować, o możliwość kolejkowania samochodu. No i kwestie proceduralne, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo przejścia graniczne jakby są instytucjonalne, cały czas przyporządkowane pod Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tej chwili tam prace trwają. Ja również w poniedziałek będę w Warszawie, też w tej sprawie będę spotykał się, rozmawiał. To tyle tak w wielkim skrócie z mojej strony. Prosimy panów policjantów, żebyście przekazali nam informacje na stan dzisiejszy, jaki mamy na terenie drogi 68 i drogi numer 2. Bo jadąc tutaj, ja sobie tą kolejkę zmierzyłem, jest 30 km na tą chwilę stojących samochodów, plus cała zastawiona 68, z tym, że samochody, które stoją na dwójce, w ogóle się nie ruszają. Niektóre stoją po 12 dni, 10-12 dni w tej chwili. To jest bardzo długi czas oczekiwania na wjazd na drogę numer 68, którą stąd z naszego okna widać, i poprosiłbym panów o informacje. Jeżeli mogę, szanowni państwo, na siedząco, panie wojewodo. Jak najbardziej, oczywiście przyjmiemy taką formułę. Szanowni państwo, jeżeli to nie przeszkadza, to tak jak słusznie pan prezes zaznaczył, ta kolejka na dzień dzisiejszy. Odnotowaliśmy, że kończy się w miejscowości Styżyniec. To jest według naszych wyliczeń, to jest 41 km jakby, tak, jeżeli liczyć w linii prostej od wjazdu na terminal w Poroszczynie do końca, do ostatniego pojazdu, który stoi w kolejce na wysokości miejscowości Styżyniec. Z czego mamy w ciągu tej kolejki mamy 5 wyznaczonych buforów, na tych buforach stoją pełnią służby policjanci, zazwyczaj w patrolach dwuosobowych, i celem tych buforów jest wyeliminowanie postoju samochodów ciężarowych w miejscach objętych jakby zakazem zatrzymywania się i zakazem postoju. I mamy te bufory, po pierwsze począwszy od skrzyżowania trasy K2 z K68, następny to jest w miejscowości Zalesie, kolejny miejscowość Woskrzenice przy stacji Lotos, Rondo Solidarności i ostatni bufor w miejscowości Styżyniec. Jest to pierwszy ten bufor, który weryfikuje to, gdzie dany kierowca jedzie. Tak jak tutaj słusznie pan wojewoda wspomniał, od 12 mamy wsparcie siłami dodatkowymi policyjnymi, gdzie średniodobowo
Na dzień dzisiejszy kierujemy od 120 do 140 policjantów do kolei. Z tym, że trzeba się liczyć z tym, że te 140, ta liczba 140 policjantów jest, musi być podzielona na 3 zmiany. Czyli policjanci nie mogą pełnić się jakby 24 godziny służby. Tak, czyli trzeba to podzielić na 3. Trzeba też nadmienić, że są to siły wsparcia z Polski, nie są to same siły wsparcia z naszego województwa i naszej jednostki, czyli Komendy Miejskiej Policji Białej Podlaskiej. Musimy posiłkować się siłami z garnizonów sąsiednich. I tak, jeżeli chodzi o nasze działania, to tak jak rozmawialiśmy na spotkaniu poniedziałkowym siedziby Stowarzyszenia Przewoźników Ogólnopolskich, siedziby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników, rola policji na czym polega? Polega to na zapewnieniu jakby porządku i drożności dróg dojazdowych do terminala i uniemożliwieniu blokowania tych dróg, bo zdarzają się również takie sytuacje, że dochodzi do zablokowania dróg poprzez utworzenie dwóch, trzech nawet kolejek, dochodzi do zablokowania dróg poprzez wystąpienia jakby społeczne kierowców, co praktycznie mamy codziennie do czynienia i my staramy się reagować na te wystąpienia na bieżąco. Ja wiem, że jest to spowodowane jakby niezadowoleniem tych kierowców oczekujących w tej kolejce z powodu tego, że no, oni by chcieli jak najszybciej znaleźć się na przejściu granicznym, jednak z wielu takich czynników jakby niezależnych też od nas dzieje się troszeczkę inaczej. Chciałbym też, żebyście Państwo zdali sobie sprawę, że te nasze działania tak jakby nie przynoszą jakby efektów, tak? Bo one przynoszą efekty i od początku roku, ja mogę posiłkować się danymi od początku roku, czyli od dnia 1 stycznia tego roku do końca czerwca tego roku, policjanci realizując działania i czynności w rejonie kolejki nałożyli ponad 2,5 tysiąca mandatów na te osoby, czyli na tych kierujących, bo to przede wszystkim kierujących, którzy jakby nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. W głównej mierze są to czyny związane z niestosowaniem się do znaków poziomych, czyli przejeżdżanie linii jednostronnie przekraczalnej, ciągłej. I druga sprawa, gro mandatów, to jest parkowanie w miejscach do tego niewyznaczonych, objętych zakazem. Po wprowadzeniu tych buforów, tak jak mówiłem, w miejscowości Zalesie, też na wniosek mieszkańców, między innymi i w miejscowości Wólka Dobryńska, my staramy się, jakby, żeby w tych miejscowościach nie dochodziło do zatarasowania wjazdów, wyjazdów z posesji, bo powoduje to znaczne utrudnienie dla życia miejscowej, lokalnej społeczności. Do tego dochodzą też czynności wyjaśniające, które prowadzimy w sprawach o wykroczenia. Już mówimy poza tą liczbą 2,5 tysiąca. Są to czynności związane właśnie z odmową przyjęcia mandatów przez kierujących, z przejeżdżaniem przez drogami publicznymi, gdzie jest nałożone ograniczenie tonażowe. Bardzo dużo tych spraw prowadzi w chwili obecnej komisariat policji w Teresporu. I dodatkowe to są przestępstwa stwierdzone związane z podrabianiem dokumentacji przewozowej, czyli tak zwany CMR. Są to też średnio miesięcznie kilka takich spraw my prowadzimy w Szczynawie. Także te działania policji w naszej ocenie realizujemy tymi siłami, które mamy dostępne. Do tego dochodzą oczywiście nietrzeźwi kierujący. Ostatni przypadek z ubiegłego tygodnia, gdzie został uszkodzony radiowóz sił naszych wsparcia policyjnych, gdzie doszło do uszkodzenia przedniej części pojazdu przez nietrzeźwego kierującego samochodem ciężarowym, który wykonywał manewry w rejonie kolei. Sytuacja, tutaj pan wojewoda wspomniał, jest dosyć skomplikowana. Wiele czynników wpływa na tą sytuację i na długość oczekiwania w kolejce kierujących. W głównej mierze jest to spowodowane to nieuczciwym zachowaniem niektórych kierujących, bo wiadomo, że jest to problem związany z tworzeniem się parkingu wzdłuż ciągu trasy K68, baz, na które wjeżdżają kierowcy, no i później chęcią wjechania jakby z tych baz, celem skrócenia sobie czasu oczekiwania w kolejce, wjechania bezpośrednio na trasę K68 i przekroczenie granicy w jak najkrótszym czasie.
Dlatego, tak jak już wspomniałem, dlatego od 12 mamy te dodatkowe siły wsparcia i pewnie Państwo jadąc tutaj na terminal mieliście szansę i okazję zaobserwować, że policjanci są na tej drodze. Ograniczyliśmy możliwość jakby wjeżdżania w tą kolejkę. Tego problemu w 100% nie da się wyeliminować. My jesteśmy świadomi tego, tej sytuacji, ale te podejmowane działania przez policję właśnie mają na celu to, żeby zminimalizować możliwość wjeżdżania nieuczciwych kierowców do tej kolejki, przynajmniej w ciągu trasy K68. Jeżeli tu ograniczymy jakby dostęp tego tlenu dla tych, którzy korzystają z tych parkingów i baz, zdaję również sobie z tego sprawę, że to przeniesie się to zjawisko tutaj na teren leśny pomiędzy Wólką Dobryńską a Zalesiem. Jesteśmy tego świadomi, też będziemy w tej materii i z tym problemem się musieli zmierzyć. Myślę, że Państwo zauważycie, że jest postęp albo ewentualnie może nie postęp, może źle to zabrzmiało, że są efekty w naszej pracy i mam nadzieję, że kwestia tej kolejki przy takim zaangażowaniu naszych sił unormuje się w niedługim czasie. Czy ja, jeżeli Szanowni Państwo, mogę dodać jedną rzecz, nie chcę oczywiście tutaj wyręczać kolegów z policji, czy wchodzić w ich kompetencje, ale też, bo to gdzieś w trakcie, jak mówiłem, wybrzmiało, że wspominałem, że od 12 są dodatkowe siły policyjne i gdzieś tu padło, że to nic nie dało. Tak, pewnie jeszcze na razie nic nie dało, tylko pamiętajmy, Szanowni Państwo, że to jest 12, dzisiaj mamy 14, to są ludzie z garnizonów odległych, chyba z Katowic część, tak? Więc to są ludzie, którzy po pierwsze nie znają specyfiki, nie znają problemu, nie znają miejsca, więc tak naprawdę oni też muszą, oczywiście są jakby w bieżącym tych patrolach, czy współpracy, nazwijmy to, z naszymi tu policjantami z województwa lubelskiego, ale oni też potrzebują kilku dni na to, żeby, powiedzmy sobie, zdiagnozować ten problem. Bo czy innym wiedzieć o tym teoretycznie, czy innym zmierzyć się praktycznie. Jest to moja próba wytłumaczenia, że są to policjanci, którzy nie umieją realizować zadania, bo zadania na drogach realizuje się wszędzie dokładnie tak samo, natomiast problemy są różne, więc musimy to uwzględnić, musimy mieć tą chwilę, 12 przybyli, mamy 14, tak naprawdę to jest półtorej doby, odkąd te dodatkowe siły są. I tak jak wspomniałem, to niczego wielkiego nie rozwiąże, chodzi o ten porządek. Tak na dobrą sprawę chodzi o ten porządek, żeby ten element, powiedzmy sobie, całego tego złego odium, które jest tam gdzieś zgenerowane, zminimalizować, bo go wyeliminować się w 100% nie da. To musimy mieć wszyscy tego świadomość. Dopóki nie rozwiąże tego beznamiętny system elektroniczny, który nie będzie podatny na ingerencje, na czynniki zewnętrzne, na próby oszukania go, bo ktoś sobie lasem przejedzie czy boczną drogą, to będzie cały czas taka troszkę zabawa w berka, tak nieładnie to nazywając. I to jest, no, mówiąc wprost, też koszt. Koszt państwa, znaczy państwa jako instytucji, koszt służby, jaką jest policja, i to cały czas podkreślam. Policjanci mają 100 innych zadań, które powinni w tym momencie realizować, a muszą, mówiąc krótko, pilnować tej kolejki, no bo to też jest bezpieczeństwo. Więc prosiłbym też o to zrozumienie. Ja wiem, że jest ciężko zrozumieć, bo to są pieniądze, często, mówiąc krótko, utrata miejsc pracy, często balansowanie na granicy opłacalności funkcjonowania. Ja mam tego pełną świadomość, żebyście Państwo nie myśleli, co zawsze podkreślam, że ja to tak bagatelizuję i mam się z tym dobrze, bo powiem, kiedyś się to rozwiąże, poczekajmy, to kiedyś może przyjdzie. Ja wiem, że jest to walka z czasem, że nie macie już czasami tego czasu, natomiast nie jest to moje usprawiedliwienie, tylko też chciałbym, żebyście Państwo też mieli świadomość, że nie wszystkie rzeczy, które są przedstawiane, są możliwe do wykonania. Nie wszystkie, bo nie można instytucjonalnie zakazać funkcjonowania parkingów, nie można instytucjonalnie zakazać, powiedzmy sobie, przejeżdżania w miejscach, w których teoretycznie można przejechać, bo jest linia przerywania, a nie podwójna ciągła, tylko dlatego, że jest to kolejka.
Więc to jest taka trochę próba też wykorzystywania luk w prawie, może nawet nie luk, tylko mówiąc samego prawa, bo ono nie jest zawsze w 100% idealne. I tu jest ten problem. Dlatego próbujemy to rozwiązać systemem, co nie jest łatwe, tak jak powiedziałem na wstępie. Panie wojewodo, widzimy na z tyłu, Marcin usiądź, widzimy z tyłu, jak się omija kolejkę, czy takich pojazdów, które wożą gabaryty, są konwojowane przez ten, nie można do tego miejsca, nie można sprawdzić, bo okazuje się, oni powinni mieć zezwolenie na przejazd, specjalne zezwolenie i nie to, że założył sobie na dach te koguty i wiezie tego typu pojazdy i to też nosi tutaj znamiona oszustwa. Mamy tu przed nami jest w tej chwili taka sytuacja. Objechał całą kolejkę, powinien mieć zezwolenie na przejazd drogą publiczną, zezwolenie i na gabaryty i zezwolenie ten, który go tutaj przyprowadził, też powinien mieć zezwolenie na prowadzenie takiego konwoju. Więc temat tu ja do panów policjantów od razu się zwracam, żeby na tego typu działania zwrócić uwagę i to nie jest ciężko, bo można go zatrzymać, pokaż zezwolenie i tu pan inspektor potwierdzi, że takie zezwolenia wydaje Ministerstwo Infrastruktury i na takie przewozy muszą mieć przewoźnicy zezwolenia. A dochodzi do tego, że się wykorzystuje taką sytuację, nawet mało tego, ten to coś tam wiezie na tej naczepie, a tak naczepa zaplędykowana, czy cokolwiek jedzie sobie z tym w konwoju. Do sprawdzenia każdy element i wtedy też ograniczymy omijanie tego całego tego procederu. Druga sprawa, o której teraz rozmawiamy, sprawa wyjazdu przy drodze 68 z parkingów, które tutaj zostały utworzone i bazy. I rzecz odbywa się najczęściej rzecz odbywa się, te samochody wjeżdżają nocą, 20-24 i wyjeżdżają w nocy, prosto na drogę 68. Czy tego typu działania nie można by było ograniczyć tego typu działania, bo dochodzi do tego, że kolejka cały czas stoi, 3 razy objeżdża jeden samochód, 3 razy objeżdża w ciągu tygodnia, a te, które stoją uczciwie w kolejce 10-12 dni bez ruchu. Więc temat tej drogi numer 68 i tu mam prośbę do pana wojewody, żeby można było ewentualnie rozporządzeniem pana wojewody ucywilizować. Owszem, macie bazy, ok, możecie jechać na tą bazę, robić sobie odpoczynek, pauzy, wszystko tak, ale z bazy wjazd w kolejkę na tej drodze 68 powinien być niemożliwy. Wracasz z powrotem do punktu wyjścia, czyli do strzyńca, tak jak pan komendant powiedział i wtedy sytuacja się zmieni. Nie będzie tych na zmianie tu do panów na terminalu też panów celników mówię, nie będzie na zmianie tyle, bo nocami to się głównie odbywa, nocami w weekendy, że później nie jesteście w stanie panowie tego wszystkiego odprawić, bo się tego nagromadza bardzo dużo, a zresztą tak jak i pan wojewoda to podkreślił, są wprowadzane poszczególne pakiety sankcji, 14 pakiet sankcji dotyczy zmian w układzie właścicielskim firma, to znaczy chodzi o wkład w firmach białoruskim kapitałem i rosyjskim, o wkład 25%.
i to panowie sprawdzają oczywiście, ale tutaj to trwa i blokuje płytę postojową, bo myślę, że w tym jest problem, że jeśli sprawdzacie panowie temat tych firm, no to to trwa, a przychodzi weekend, to jeszcze dłużej to trwa, zanim jakiekolwiek dokumenty oni dostarczą. I to jeszcze spowolniło, przepraszam bardzo, to jeszcze spowolniło odprawy. I musimy, tutaj mamy też, ja będę miał spotkanie 27 z głównym inspektorem transportu drogowego w Warszawie i ja poproszę, żeby inspekcja, te firmy, które są na tym pakiecie sankcji, związane z tym pakietem sankcji, zostały poinformowane, żeby wyjeżdżać, mają mieć dokumenty takie, 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 koniec. I wtedy macie rozwiązanie. No co, co się... Nie ma śmiechu, no panowie, no na dokumentacji pracujemy, czy na... No jaki śmiech? No dobrze. Przepraszam bardzo. Porządkujmy. Porządkujmy. Mówisz dalej? Nie, przepraszam, bo to akurat myślę, że panowie z Urzędu Celnego i tu pan, do pana miałbym prośbę, żeby pan się wypowiedział odnośnie tych problemów. A nie odprawa. Przepraszam. Najpierw była kolejkowanie. Ja mam do pana z policji zapytanie. Czy pan ma statystykę, ile z kolejki ten, która nie objeżdżają, tylko z kolejki, czy ma pan statystykę, ile dobowo schodzi samochód? Nie prowadzimy takich statystyk. Dlaczego? Dlaczego? Bo to nie jest zadanie policji. Absolutnie. To nie jest zadanie policji. Myśmy w piątek prowadzili z kolegą statystykę i powiem panu tak. Staliśmy od godziny 10 do godziny, do zamknięcia zmiany, no dziennej. Z kolejki policja wpuściła około 100 samochodów, a na parkingi wjechało ponad 200. Które w nocy pojechały? One czy w nocy? Nie, o godzinie 19, po 19 zaczęła się następna tura jazdy samochodów na parkingi. Czyli tych samochodów średnio wjeżdża przez dwie zmiany, przez dzienną i nocną zmianę na parkingi około 500. I ktoś zarzuca celnikom, że oni mało odprawiają. Nie, nie jest to prawda. No, tutaj mogę już teraz to otwarcie mówić, bo samochodów z kolejki wjeżdża 100, a z parkingu wjeżdża 200. Celnicy odprawiają 300, im się statystyka zgadza, tylko nam się nie zgadza. A policja przyzwala na jazdę. Nie, nie, na to. Proszę pana, ja nie mogę się zgodzić z tym, że pan mówi, że policja przyzwala. Przyzwala. Ale jeżeli nie jestem widzi, że sam pan wraca, to policja na okno. Ale ci spokojnie. Pojedynczo panowie porozmawiają. Tutaj kolega Sławek, byliśmy w piątek, jeździliśmy razem w nocy. Przed samym radiowozem, tutaj się zawróciła ciężarówka. Pokazujemy palcem, a policja mówi, ja nie wiem, doktora. Pokazujemy palcem, a policja mówi, ja nie wiem, która. Jak ja mam go wyrzucić? To co my mamy robić? To niech pan wam powie, czy my mamy stać obok tego spokojnie? Jak wiemy, że policja jest nieudolna. Tutaj, żeby było i 500 policjantów. Mocne słowa. Ale mocne słowa. I teraz pan odpowiedział sobie na to pytanie zasadnicze. Czy odpowiednia liczba sił policjantów jest wystarczająca do zapewnienia porządku. Może pan, żeby było 500 policjantów, to nie za dużo. Dokładnie, ale ja też o tym mówię, bo to nie kwestia, że policja będzie kolejkowała i pilnowała tej kolejki, bo nie jest od tego, bo kwestia usystematyzowania i wprowadzenia pewnych rozwiązań, które uporządkują tą kolejkę. My możemy się skupić na eliminacji nieuczciwych przewoźników, może nie przewoźników, kierowców, bo to nie przewoźnicy, chociaż czasami za kierownicą i przewoźnicy są. Do tego, żeby wyegzekwować przestrzeganie przepisów prawa, ale już my nie mamy narzędzi w przypadku, kiedy on się znajdzie w kolejce. A co z eliminacją? Słucham? My mówimy tak naprawdę, jak w piśmie. No dajcie mi do końca. Po kolei, proszę państwa. Przepraszam, powoli. Panowie, emocje trochę ostudzić. Do pana i komendanta jeszcze mam pytanie. Czy samochody, które stoją, same ciągniki albo osobnicy
albo busy, które tam stoją i pilnują kolejkę, czy oni tam mają, mogą być na postoju. A czy na 68 stoją busy i osobowi? Nie, na dwójce. No właśnie. Na dwójce. To właśnie, a w Wólce jest to dopuszczalne. Na dwójce. Jest to dopuszczalne. Panie wojewodo, ja mam propozycję. Pan jeszcze nie był wojewodą, jeździliśmy przez 3 miesiące, bo też nam nie chciano uwierzyć, że Rosjanie na jednym zezwoleniu jeżdżą po 3-4 razy. To było tak, jeździliśmy i tam pilnowaliśmy granicy. Mamy propozycję. My jako czynnik społeczny spiszemy wszystkie samochody, które są w kolejce, do końca kolejki. Damy listy, numery samochodów, może licemerki i mamy projekt. Czy można wybierać, bo od policjantów słyszeliśmy, że oni nie są od tego, żeby wybierać tych, co są w kolejce. Żeby tą kolejkę my spiszemy sami, zrobimy społeczne dyżury i będziemy dawać listę, którzy stają. Ja tu samochód 13 dni z lekami, moje samochody, do Zalesia dojechały. Ile? Wczoraj wymieniałem, żeby się wykąpali i coś zjedli. Dowożę. Paliwo dowożę, bo leki wiozę, muszę tę tonę paliwa do 6 aut zawiozę. My zrobimy sami, nie trzeba żadnych systemów. Spiszemy zeszyty, całą kolejkę spiszemy, ale... co jest. Przepraszam, to przychodzę. Nie zdał tego egzaminu, ponieważ rozmawiałem z panami policjantami. Ale mamy tutaj komentarz. Ale panowie, wybrzmiało... Odgórnie policjanci dostali informację. Po co masz się wypytać? Po co masz robić kartki? Po co masz pisać w kolejce? Pilnij swoje... Ale panowie... Chwileczkę. Wybrzmiało do mnie pytanie, to dajcie szansę państwu mi odpowiedzieć. Powiem tak, ja wiem doskonale, że emocje tutaj grają. To są emocje, bo ja rozumiem panów sytuację, czy państwa sytuację. No dobrze, to umówmy się, że to jest pana zdanie, ja mam swoje zdanie. Ja doskonale je rozumiem, te emocje, i wiem, z czego one wynikają. Natomiast wiecie państwo, ja zdaję sobie sprawę, że jest masa pomysłów, tak jak tutaj chociaż wybrzmiewa, tylko jeżeli my mamy elementy, powiedzmy sobie w tym całym problemie, elementy prób omijania przepisów, naginania przepisów przez takich czy innych kierowców, to odpowiedzią na to, powiedzmy, działanie nie do końca zgodne z prawem, czasami bezprawne, jak przejeżdżanie gdzieś tam czy zawracanie, tak o którym tutaj któryś z panów mówił, to odpowiedzią na to nie może być też działanie równie bezprawne, pomimo że ono ma swoje, powiedzmy, nie wiem, logiczne uzasadnienie, bo wydaje się, że jest dobre. Jeżeli stworzymy system kolejkowy, mówiąc inaczej, komitety kolejkowe, tak to odpowiem, które będą stworzone przez określone grupy zawodowe, no za chwilę się pojawi kolejny problem. Inne grupy powiedzą, a dlaczego w tym komitecie kolejkowym są ci, a nie ci? I że to jest, tak jak tutaj jest wykorzystanie parkingów, to za chwilę będzie, że jest wykorzystanie list komitetów kolejkowych dla określonych celów. Szanowni państwo, jest zasada rzymska, która obowiązuje od zawsze, tak? Czasem wadliwe prawo, ale prawo. Więc trzymajmy się tego prawa. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudno wprowadzić tutaj, w tej określonej sytuacji, bo jest wiele rzeczy. I tu jest często wykorzystywanie możliwości, a nie łamanie prawa. I teraz tak, na wykorzystywanie tych możliwości ono jest nieuczciwe. To pełna zgoda. Natomiast nie jest łamanie prawa w rozumieniu przepisów ruchu drogowego. Ale jest nieuczciwe wobec kolejki, która w przestrzeni prawnej nie istnieje. I teraz nie możemy odpowiadać działaniem bezprawnym na coś, co powiedzmy ale sobie nie... porządkowym zdaje się możemy. Tak jest i dlatego o tym rozmawiamy. Dlatego o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o stworzeniu tej kolejki, która będzie, czy powinna być uregulowana, która powinna mieć określone uzasadnienie w przepisach i o tym mówimy. Stwarzanie dodatkowo czy numerków,
czy jakichś karteczek, czy systemu kolejkowego na w zeszycie. Szanowni Państwo, to jest droga naprawdę donikąd. Ona dzisiaj się z pozoru wydaje rozwiązaniem bardzo prostym, które natychmiast zadziała. A ja mówię, że nie zadziała. W latach 90. takie rzeczy próbowano zrobić w kolejkach różnych i takie rzeczy były. I wydawanie karteczek, i spisywanie, i tak dalej. Rodziło to tylko chaos, bałagan, korupcję, szanowni Państwo, i mimo wszystko wpisywanie do tego zeszytu różnych cudeniek. Nie idźmy tą drogą. Panowie, przepraszam bardzo. Nie, to musi ktoś wyskoczyć z tego. Tak, ale jest 68, rozumiem, ale nie dwóch. Panie wojewoda, to jest rozwiązanie. 68 godzin. Zapuszczacie raz na 68 co 8-9 godzin i nie ma problemu z małym. Spuszczacie 68, wpuszczacie dwójkę. Dwójka też jest wypałtowana po 9 godzinach. Nie ma tematu. Pan powiedział o policjantach, że było już, ja tu mieszkam, tych policjantów było po 160. Jeżeli panowie z prewencji, nikt im nie robi, ja się pytam, jak od ministra, czy wy wiecie, o co tu chodzi? No kazali, mamy to w nosie. Czy panowie na górze nie mogą mi zrobić odprawy, która droga, który objazd, co, na co oni mają patrzeć? Panowie z urzędu celnego, są mobilne patrole celne. Nie ma tu żadnego, na lewe CMR-ki i na całość. Jeden niech stanie na 68, on ma system, sprawdza, jest odprawiany i jeden z inspekcji drogowej. Nie ma, policjanci nie są, od tego ja się zgadzam. Ale postawcie jeden, to tylko będzie jeden patrol z urzędu celnego i jeden z ITD. Wszystkie tematy z 68 zginą w kombinacji objeżdżania i tych tematów. Pan mówi, że to jest drogo z listą. Dzisiaj jest ten system do zrobienia, nie wiem, za 30 zł. Ci ludzie, którzy 30 tysięcy, którzy stoją tutaj i siedzą. Jeden samochód z laptopem, z kamerą, która nie budzi podejrzeń, robi zdjęcie, drugi samochód stoi na betonach, wyciąga. Ci ludzie się wszyscy złożymy na to, żeby to było, przekażemy do wojewody. Jeden policjant na końcu kolejki trafi, tak, zdjęcie, do widzenia. Tutaj sprawdzone, wyrzucone. I problem się rozwiązał, nie ma parkingów, nie ma objeżdżania. Policzone, automat zrobił zdjęcie z numerem rejestracyjnym, nie da się już tak pogrzebać głęboko w systemie, żeby to wzbudziło korupcję. Bo to jesteśmy ludzie, każdego z pędzą będzie. I każdy będzie pilował swoje kolejki. I każdy będzie, i wtedy zróbcie 68 raz na dobę, z temat się zamknął. Na dwójce wszyscy są wypałcowani, nikt nie przyjeżdża. Zginie problem stania od Wólki do Zalesia. Przecież tam jest 60%, to są ci, po co robią zamieszanie, żeby potem wjechać. Wystrzą, laweta stoi z paletami trzecich dzieci. To stoją takie rzeczy. Z kempingami. Ale to jest pytanie. To ludzie mieszkają. To nie musi być państwo wydać pieniądze. Ci ludzie, którzy stoją po 15-20 dni, temat do urzędu celnego. Przecież to można powiedzieć, rzućmy numery niektórych firm i okaże się, ile samochody wykręciły kółek. Są stabilnie 4 w tygodniu, czyli 16 w miesiącu. Jeden w miesiącu nie wychodzi. I za chwilę sami sobie robimy krzywdę, no bo ja się cieszę, bo ja zarabiam. A jak oni się nazywają? Liga Mistrzów albo Czempion. Wszystkie te parkingi, wjazdy na terminal. Policjant nawet nie wie, że przyjeżdża tu samochód z kartą chipową. Z kartą chipową mówi na powtórne ważenie, z tych tutaj wyjazdów. To jest też piłka, uczciwie trzeba powiedzieć, że te dwa parkingi, które stoją tu, mają karty chipowe, te same, które są na terminalu. Pokazuje policjantowi, że tu on jedzie na powtórne ważenie, wyjeżdża z tego parkingu. A jedzie z parkingu? Jedzie z parkingu, ma kartę chipową terminalową. Policjant już przesłał. Podrobiony. Znaczy, mogę chwilę? Proszę Daszkę. Ja bym chciał tak powiedzieć. Jedno zdanie. Dlaczego w tym trybie zostało spotkanie dzisiejsze wywołane? Prośba do pana wojewody, ja panu dziękuję, że pan podjął ten termin tak szybkim terminie. Za to faktycznie jest. Zrobiliśmy zebranie członków w czwartek ubiegłego tygodnia i zobowiązano nas do pewnych czynności. Głównym celem zebrania naszego było sprawa kolejkowania. Narosła tak sprawa, że w tym momencie jesteśmy po prostu bezradni. I ja dzisiaj muszę powiedzieć, nie wiem, czy zostaną podjęte decyzje jednoznaczne, ale my tej sprawy nie możemy już odpuścić. Zamęt jest taki, że my czujemy, że będzie wybuch, ludzie nie wytrzymają. Panie wojewodo, z wiarygodnych źródeł wiemy, że są przypadki, to już może pojedyncze, że niektóry pojazd 5 razy jest w tygodniu w Brześciu, a inny 15 dni stoi tam. I pan mówi, że przepisy, że i tak dalej. Przepisy trzeba dostosowywać do tego, co się dzieje. My chcemy się odwołać do przepisów
które są zawarte może w prawie no, tym miejscowym. Może w ten sposób trzeba tę sprawę rozwiązać. Tu większość, bo chcę też powiedzieć o składzie personalnym dzisiaj grup, naszej grupy. Tutaj jest większość osób, które chciałyby uporządkowane kolejki. Ale są też osoby, które są zainteresowane, żeby tego porządku nie było. I my się już przed tym nie kryjemy. Nikt z tego. Taka jest prawda. Więc z zebrania wynikało też, po pierwsze, zorganizowanie tego zebrania. Po drugie, że tematem będzie tylko sprawa kolejkowania i kolejkowanie w jakiejś formie, tak jak zdaje się pan Muszyński, tak? Tak jak pan Muszyński czy ktoś inny, zaraz tu pewnie koledzy powiedzą. No a druga sprawa, że też powołaliśmy tą grupę, społeczną grupę obserwacyjną przewoźników. My to zrobimy. My będziemy stali, bardzo dziękuję za piątek, bo policjanci, jeszcze żeśmy nawet panów nie poinformowali, nie zdążyliśmy, bo nie można, nie było kontaktu, a już nasi koledzy we dwóch podjęli sprawę, nazwijmy współpracy albo obserwacji wspólnie na drodze, na zjeździe z drogi numer 2. I wtedy właśnie wynikło, o 19 sprawdzamy i tak dalej, że 100 pojazdów, mniej więcej, nie tak źle, pojechało w kolejkę, a 200 pojechało na te bazy. I one wszystkie już znalazły się na drodze 68 w nocy. No więc proszę państwa, czy my mamy to tolerować? Czy my możemy się godzić? Ja wiem, że to, co mówię, odbije się czkawką w naszych różnych działaniach i w stosunku do nas. Mamy już pewne objawy zagrożenia, czyli zastraszania naszych działań. Czy mamy na to pozwolić? Czy w ogóle... A zapytam tak. Czy w Polsce są siły i środki? Siły myślę no jednak o służbach. Żeby temu zapobiec. Wydaje mi się, że to jest takie pozorowanie różnych rzeczy. Albo niedokładne realizowanie. Proszę panów. Ci ludzie, co tutaj są, już tego nie wytrzymają. Prawda jest, że firmy są mocno na upadku. No, więc ja to, pan, to tylko powiedziałem tak w trybie jak najszybszym. Zostałem zobowiązany, żeby to spotkanie wywołać. Chciałbym, żeby ono odbyło się w bardzo przyzwoitej atmosferze, choć emocje pewnie będą nas tutaj no, ścigały i gnębiły. Ale proszę panów, skupmy się, bo określenie, że to nie leży w naszej kompetencji i szukamy tego, kto ma te kompetencje. Straż Graniczna nie ma, nie może, nie wychyli się, żeby przepraszam, ja przepraszam za to określenie niefortunne może, ale tego. Policja robi, ja powiem co może, ale nieskutecznie, no, nieskutecznie angażując ogromne siły i środki. W naszym przekonaniu. Kto tam jeszcze? Koledzy celnicy, nie potrafimy tego ocenić, bo nie wiemy jak ten, choć chcielibyśmy wiedzieć, ile teraz, dzień, dwa, trzy, jak idzie przepustowość, ile tych pojazdów wjeżdża tam z powrotem. Więc proszę państwa, mało. Mamy bardzo dużo interwencji z zewnątrz. Panie wojewodo, nie wiem czy do pana, dzwonił wojewoda z Białegostoku, z Podlaskiego, bo powołuje się jeden z naszych kolegów, prezes Stowarzyszenia Białymstoku, że pan wojewoda, nazwisko miałem zapisane, teraz mi uciekło, interweniował u kogo? U wojewody lubelskiego z prośbą o wsparcie i uporządkowanie kolejki. Mamy cały szereg z Polski. Ludzie łapią się za głowę i mówią, jak to, nie możecie? A zróbcie numerki, ja przepraszam, to dla przykładu, ja nie mówię, że tak musi być. Od tyle do tyle i ten, kto ma numerek, wjeżdża, a kto nie, nie wjeżdża. No więc, proszę panów, my sami, być może, że trochę sami komplikujemy sobie sprawę. Jak nie umiemy, nie możemy zrobić elektronicznej czy innej, to pójdźmy na najbardziej prymitywne zasady. Ten dostał gdzieś tam, gdzie to już do tego, a tu zdał przy wjeździe na wagę. I niech to tak idzie. I panie wojewodo, wielu z naszych ludzi i wczoraj, i przedwczoraj mówi, że to uporządkuje w dużej mierze, a w zasadzie w pełni tą kolejkę. I może spadnie nam to odium, że jesteśmy bezradni. Że jesteśmy bezradni. Ja wiem, że może koledzy ci, którzy tak się zaangażowali w tworzenie tych baz, różnych baz takich. Ja nie wiem, to jak się trochę zobaczyłem, to aż mi się
nie mogę tego w ogóle zrozumieć. W lesie, gdzieś, dlatego i tak dalej. Może oni będą niezadowoleni, ale pewnie musi zwyciężyć przyzwoitość, uczciwość, a nie akceptowanie no, takiej sytuacji, jaka jest. Ja przepraszam za tę emocję, ale chciałem dość dobitnie powiedzieć, jakie jest, no powiedzmy, moje stanowisko, ale ono jest uzgodnione z kolegami i z zarządem. Myślę, że tutaj jak coś, to ewentualnie potwierdzą. Dobrze, ja nie będę rozciągał tego i wypowiedzi, bo ona by mogła jeszcze troszkę trwać. Ja po prostu chciałem... Jeszcze mam takie pytanie. Panowie czepiacie się policjantów, że nie pilnują tego. A co wy robicie z firmami białoruskimi? Moje auta przepinają się w Brześciu, przeładowują się w Brześciu, zwiększają firmy białoruskie dalej transport w Polsce i się śmieją z nas. Śmieją się, bo zwiększają. Pan jest pierwszy odpowiedzialny tak samo, bo powstają firmy. A pan tu lata. Białorusi jeżdżą już rządzą tutaj na szczęście. Właśnie, jest proszę państwa nowe zjawisko. Nowe zjawisko jest. Białorusini zaczynają wyprzedzać naszych i robią swoją nową grupę i zjeżdżają w kolejkę. I to jest prawda. To jest prawda. Białorusinów w kolejce jest 80% w ogóle. 95%. My sami sobie robimy problem. Bo tu jest 2 centy kierowców. Jedni co chcą pracować, a drugi co z pana Białosuczku. I on se leży w rowie i 150 kilo tuczy. To nie jest równość, bo niektórzy mają celowo leżą przy rowie. Panie, to jest równości spokojnie. A już źle się zrobiło, że polskiego podmiotu nie ma. Ja widzę w kolejce, co nie mojego. Ja jestem osobiście oburzony, bo mam wrażenie, że obecny polski rząd ma w nosie nas. Dlaczego to mówię? Pan minister Sikorski mówi, że jeżeli Poczybut będzie wypuszczony, to 2/3 wychodzi. Czy my jesteśmy żołnierzami do tego, na nas nie szanuje i nie chce się zrobić jakiegoś porządku? Czy takie państwo solidne jak Polska nie może, nie ma żadnego regulaminu wewnętrznego, nic nie może zrobić? Musimy ręce do góry. To jest najgorsza granica. Nie słyszałem, żeby gdzieś taki burdel był, nawet turecka. Nie ma nigdzie tego. Więc ja mam prośbę, niech pan minister Sikorski przyjedzie i zobaczy. Teraz jest nieduża kolejka, bo jest mało zleceń. Od września będzie dużo zleceń. To, co będzie dosięczać z kolejką. I my będziemy rozmawiać, bo jest sprawa. Takie, my chcemy, tak jakśmy jeździli na Budzisko, też nikt nie chciał. Jeździliśmy, my sami spiszemy, może być pieczątka policji na tym, żeby pod nadzorem policji, ale żeby policja wpuszczał tych, którzy są w kolejce. A nie co sposobem. Nie wiem, jak pan jechał, czy pan zauważył, ile jest śladów zakręcania na asfalcie. Jak gumy są tutaj na tej 68. To pan teraz będzie, pan zobaczy, ile razy. Musimy to, panie wojewodo, jakoś przejść. To nie może być tak, że jesteśmy bezradni, bo jesteśmy. Dzień dobry, mogę zająć stanowisko? Żadne kolejkowanie, żadne numerkowanie, dopóki służby nie zaczną pracować. Tylko i wyłącznie. W tamtym tygodniu, godzina 12:20, zarejestrowałem się na powrocie, byłem 56, wyjechałem przed północą. Około 12 godzin, 56 ładownych aut zostało zrobione. W tym tygodniu, a później tam 124 na wywozie. W ciągu 3 godzin można było zmieść wszystko. Stwierdziłem 120 parę aut, jadę do domu. Wracam, znaczy nie wracam, bo kolega zadzwonił. Po 3,5 godziny to jest do mnie. Pracy. Po 3,5 godziny do mnie zadzwonił, że już jestem wyświetlony do odprawy. Wyskoczyłem z kolejki. Postawiono mnie na nowo 21 numer. 2,5 godziny trwało wszystko. Kolejna sytuacja. 13 okno odprawia się chłopak ode mnie z firmy, ja 11 okno. Po 6 minutach dostaję na wyjazd. Pan inspektor do mnie mówi, przyjdzie pan za godzinę, będziemy teraz sprawdzać IPRS. Godzinę czasu? To jest absurd, co tutaj dzieje. 2 dni temu byłem u pana. Jak mi pan potraktował, skarżył się tym?
Niech pan powie. No ależ oczywiście, był pan. Tak, i proszę, i tu pan odpowiedział. Ganiali nie wszyscy. Policja nie, do celny, celna do policji. Jeżeli pan mnie wywołał, pan pozwoli, że się wypowiem. Oczywiście był pan, żebym dał informację dla policji, że pan z kwiatami może wyjechać bez kolejki. O to pan prosił? Tak. Uczciwie. I co pan odpowiedziałem? Że pan się tym nie zajmuje, że to zajmuje się tym policja, tak, ale dokończę. Nie, ale proszę powiedzieć prawdę, co proszę pana, ja za chwilę pan mi zarzuca takie rzeczy, które... Proszę pana, cała rozmowa na coś taka. Kto będzie chciał odsłuchać? Pan puścił. Dzwoniłem do służby celno-skarbowej. Puścił tą rozmowę. Puszczę, bardzo chętnie puszczę. To proszę powiedzieć na gośnienie, niech każdy sobie odsłucha, w jaki sposób zostałem potraktowany. Okej. Ale tutaj, przepraszam bardzo pana, nie jest ściana płaczu, my spotkaliśmy się... Nie płaczmy, panie wojewodo, ja podaję przykłady tylko, dzisiaj na pogodzie, Na indywidualne sprawy. Nie dostrzegamy. Pan wojewoda nie jest tu organem, który zwołał to posiedzenie, kto się jest organizatorem. O północy wyjechałem, ponieważ o północy rozpocząłem tak od białoruskiego telegrafu do 10 godzin. I czyja to jest wina? Białorus nie ma nigdy samochodowy, bo jak wszystko stoi. Most stoi paszport. Przejechałem paszportowy, tam wszystkie cztery światoczerwone. Dlaczego? Do godziny 9 około jedna waga wciągała. 9.30, jak było przy już te spotkanie, dwie wagi nagle się to nie jest dzisiaj, że... I zielonka zaczęła iść. Można sprzedać pani nie będzie, bo sprawdźcie, że się to zlecił. Czemu pan do mnie zabieranie czasu. Zabieranie czasu. I takie dziwne uśmieszki, bo to już jest po prostu poniżanie nas i deptanie. Przepraszam pana bardzo. To jest sprawa indywidualna. I sprawę przepraszam bardzo państwa, będzie to niepopularne, ale myśmy się spotkali w innym, w innych celu, myśmy się spotkali w celu rozwiązania tego, co tam mamy za oknem i konstruktywnych, niech pan posłucha, konstruktywnych propozycji, które i służby przyjmą, i wszyscy przyjmą konstruktywne propozycje, a... Ja wszystkim dziękuję. Jeżeli służby nie będą pracowały, to nie zrobimy. Tutaj jesteśmy zdesperowani. Przyjechali przewoźnicy z różnych regionów, jesteśmy zdesperowani. Również i służby, tak? Nikomu to nie zależy. Również i miejscowym mieszkańcom. Wszyscy mamy tego dosyć. I spotkać się tutaj, aby jakiś problem rozwiązać, wspólne jakieś stanowisko wypracować. Nie przekrzykujmy się, tylko merytorycznie my porozmawiamy, pomyślmy, jak możemy rozwiązać. Problem ten jest do rozwiązania w sposób taki prymitywny, jak numerkowanie, ale to jest jakiś pomysł, tak? Od czego trzeba zacząć. My, strona społeczna, czy stowarzyszenia, nie tylko bialskie, też i siedleckie i z Białegostoku, chcemy się zaangażować i w sposób pomóc policji i innym służbom, aby to uporządkować. No, musimy wziąć teraz sprawy w swoje ręce, ponieważ jesteśmy doprowadzeni do granic możliwości, do rozpaczy. Słyszałem ten i to trzeba rozważyć to, co pan Muszyński powiedział, żeby to jest jakiś łamiemy prawa, a uporządkujemy sprawę drogi 68 i sprawę omijania kolejki. Dwójkę plus to, co powiedziałem, do inspekcji i do urzędu celnego rozwiąże się problem, bo nie jest policjanta sprawdzać cemerka lewa, nie lewa. Ja doświadczam tych lewych cemerek, bo jakbym policzył te cemerki, które są wpisane na mnie, to jest, wszyscy jadą do mnie i wszystko idzie tak. Jest patron, funkcjonariusze mają system, sprawdza, wszystkie samochody są odprawione, Ten, który jest mobilny, wchodzi do komputera, sprawdza, jedzie, nie jedzie, przy wejściu na 68. Jest to prosty temat, gdzie nie ma i do sfinansowania. Większość, no podejrzewam ludzi, jeżeli są dzisiaj, gdzie, ja nie jestem już przewoźnikiem, ale to są nieduże koszty. Sprawdziliśmy, system ten, który jest do monitoringu, pracuje w Warszawie, bo to już sprawdzimy. Pracuje w Warszawie, jest ze Strażą Miejską złączony. Nawet się celnikom da go wpiąć, to jest może z tydzień praca dla informatyka, ten, który ostatni z kolejki będzie, celnik będzie widział na tym. To jest, ten system to nie jest prywatny system, jest chodzący.
I jeszcze to, tutaj jest jeden następny temat, który też przy tej okazji, jeżeli ta kolejka wyjdzie, są towary ATP, które są, tak jak produkt, z kwiatami, ze świeżym, miękkim owocem. Ktoś musi nad tym jakoś zapanować, bo albo nasi rolnicy nie będą tego robili, no bo to, jeżeli rolnika nie wyjeżdża, okej, okay, ale jeżeli to można, to są towary ATP i urząd celny wie, które towary możemy puścić bokiem. Dobrze, niech nie stają w 10, co 10 samochód niech pojedzie z ATP, co 5, to jest kwestia umówienia się. To wszystko jest do zrobienia, bo jeżeli na końcu pokazuje fito, wszystkie rzeczy, to okej, okay, no bo pomysłowość naszych tutaj kolegów, tych, no, nie obrażając niektórych na LL-u, jest straszna. No, w Plandece miał truskawkę i świadectwo sterowane. Dobrze, szanowni państwo, ja pozwolę sobie wstać, bo ja nie jestem tutaj organizatorem spotkania, więc nie chcę jakby nadawać pewnej, nie wiem, pewnego rygoru tego spotkania i budować jakby agendy, która jest ułożona tylko pod moje potrzeby. To mówiąc krótko, środowisko przewoźników jest organizatorem tego spotkania. Spotykamy się też nie w części budżetowej terminala, tylko w części komercyjnej, bo tak to zostało zaproponowane. Dlatego też mówię o tym, że ja nie chcę jakby tutaj ingerować w swobodę wypowiedzi, bo nie jestem organizatorem tego spotkania. Natomiast, szanowni państwo, chcę jedną rzecz powiedzieć. Po części powtórzę to, co powiedziałem. Świetnie niektóre rzeczy wyglądają z boku, ale ja odpowiadam tak, bo to się tak łatwo mówi. Policjant przestawi pieczątkę, celnik przestawi pieczątkę. To tak nie działa, szanowni państwo, no na wszystko. Komuś się może wydawać, że to jest banalnie proste i technicznie czy logicznie rzecz biorąc, jest to banalnie proste. Ale takie przystawienie pieczątki, takiej czy innej, tak uproszczając, jest to pieczęć urzędowa, jak ona by nie funkcjonowała. Jej stosowanie jest oparte na przepisach wewnętrznych, które nigdzie nie mają, że będą ustawione na jakichś kartkach w kolejce. Przepraszam, że tak powiem brutalnie, ale tak to jest. Nie można swobodnie sobie stawiać pieczęci urzędowych takiego czy innego organu, czy takiej innej instytucji, gdzie się rzewnie podoba. Ktoś może powiedzieć banalnie, no to zmieńmy przepisy. Tak, to jest zmiana przepisu. Nie możemy też, i na to nie będzie zgody, to mówiąc wprost, to odpowiadam już tak jakby zero-jedynkowo, na inicjatywę finansowania społecznego pod doraźne rozwiązania. Z bardzo prostej przyczyny. A kto panom, gdyby państwo polskie na to dawało przyzwolenie, kto państwu zagwarantuje, że za pół roku nie powstanie inny komitet, który zbierze fundusze i wprowadzi, nie wiemy, zasadę wpuszczania samochodów inną drogą? No jeżeli damy możliwości, mówiąc krótko, swobodzie działania czynnika społecznego na zasadzie rób ta co chce, ta, przepraszam, że tak cytuję, no to my pójdziemy w anarchię, szanowni państwo. To, z czym mamy tutaj namiastkę z bałaganem i chaosem, to pójdziemy w anarchię. No tak państwo nie może działać i na to państwa zgody nie będzie. Ja mogę zadeklarować jedno. Na pewno będziemy pracować nad tą kolejką i to robimy. Ja tak jak powiedziałem, ja już może mam w tej chwili mniej potrzeby, żeby to źle nie wybrzmiało, co nie znaczy, że ja nie chcę się spotykać z przewoźnikami, bo tak jak żeśmy ustalili, że co miesiąc się spotykamy, tak dalej to będzie kontynuowane. Ale mam mniejsze w tej chwili, nie wiem, potrzeby zbierania od państwa informacji, bo ja już wiem wszystko. To, że nie wiem, nie jest nie 3 parkingi, tylko 17, to, że wjechało bez kolejki 8 samochodów czy 20, to jest cały czas to samo, tylko ilości się zmieniają. Nic tu nowego nie powstaje. Jest albo objeżdżanie, albo zawracanie, albo przekraczanie podwójnej ciągłej, albo 68, albo dwójka. To już wszystko wiemy. I tak jak przekazałem, te prace w tej chwili jakby na etapie powiedzmy sobie województwa lubelskiego, czy mówiąc właściwości wojewody, się skończyły. Na tym etapie, co nie znaczy, że ja nie jestem bierny. W tej chwili trwają już uzgodnienia i prace nad tym, czy ten system da się dostosować, jeżeli tak, to kiedy, żeby wprowadzić to rozwiązanie. One są już, to już jest przeniesione na etap ministerialny. Więc, szanowni państwo, to nie jest tak, że się nic nie dzieje. To są procedury. Ja wam przedstawiłem bardzo banalny taki przykład z tymi pieczątkami. To nie jest tak, że wszyscy będą stawiać pieczątki, gdzie tylko wolno. Nie, tak się nie zadzieje i nie będzie zgody też na finansowanie. Ja wiem, że część pewnie chętnie by, mówiąc krótko, zrzuciła się po to, żeby jakąś inicjatywę zrobić, ale państwo nie ma możliwości być finansowane przez czynnik społeczny z prostej przyczyny. Żyjemy w państwie prawa. Ja wiem, że często tu wybrzmiało, bo nawet tu wybrzmiało. Albo na Białorusi jest tak, a na Białorusi tam jest numer, a nam, szanowni państwo, to jest Białoruś. I tutaj jest ostatnia moja kwestia, którą chcę jeszcze do tej wypowiedzi powiedzieć. To wszystko, co jest,
Szanowni Państwo, to musicie uwzględniać, że to nie jest celem, tak jak było powiedziane, że minister Sikorski nie myśli o Was i tak dalej. Szanowni Państwo, problemem nie jest, może inaczej, kluczem nie jest to, że chce się zaszkodzić polskim przedsiębiorcom, polskim. To jest konsekwencja tego, co się zadziało od 2014 roku, a konkretnie od 2022 roku. I my możemy mówić oczywiście, że nas ta wojna nie dotyczy. Bo poczobut, bo nie poczobut, bo ktoś tam. Wiecie Państwo, ja powiem tak, nie lubię się odnosić do historii, bo historią można manipulować, ale powiem jedno. W 1939 roku, tak samo mówili Francuzi, to nie jest nasza wojna. Ale ta wojna za rok przyszła do nich, dlatego że nic nie zrobili. My to, co jest, to może jest niewygodne, to jest ciężkie, to uderza w gospodarkę, nie tylko waszą, nie tylko w wasze biznesy, ale to uderza w gospodarkę państwa, bo od państwa wprowadzacie podatki, płacicie, które, z których żyje państwo polskie. Więc uwierzcie mi, to nie jest celem państwa polskiego szkodzić polskim przedsiębiorcom. To jest skutek tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia na wschodzie. I mówiąc wprost, nie możemy być bierni, bo to jest w naszym interesie. W naszym. Jeżeli ten konflikt rozleje się dalej, to Państwo nie będziecie mieli nawet nie tylko swoich firm, ale być może i domów. Ale ja tylko podkreślam jedną rzecz, bo wybrzmiewa sytuacja taka, że Państwo celowo szkodzi przedsiębiorstwo. To nie jest prawda. Musimy mieć o tym... Asystent, ten kolejny może wrócić e-booking, który pracował. Ja nie wiem, jakim to jest etapie i tu nie będę się na ten temat wypowiadał, bo to jest historia chyba, która umarła gdzieś w 2018 roku, więc trudno mi jest powiedzieć. Nie znam w ogóle kulisów tego, jak to się działo i jak to zakończyło swój byt. Jest wiadomo, że praca, ale tu koledzy z kasy myślę, że więcej mogą powiedzieć. Trwają prace nad tym e-awizacją, to jest robocza taka nazwa tego systemu, który ma wejść w 2027 roku. Więc natomiast dlatego doraźnie chcemy stworzyć to, co jest... Pytanie do służby celnej. Czy te karty magnetyczne, które dostajemy... Na ale mogę skończyć, za chwileczkę już proszę. Będzie pan zadawał pytanie. I dlatego, szanowni państwo, to ja wiem, że was są emocje, ktoś tu powie, że tego nie rozumiem. Okej, ja przyjmuję waszą krytykę, ale zapewniam, że rozumiem. Natomiast nie będzie zgody na działanie bezprawne, pomimo, że może to, co jest w tej chwili, idzie powoli. Idzie powoli i nie do końca was satysfakcjonuje tu i teraz, natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na prowadzenie jakichkolwiek działań bezprawnych, zarówno jako rząd, ale i jako służby. I tu tak pozwolę sobie wypowiedzieć w imieniu służb, bo one są częścią tego państwa. Więc rozmawiamy, staramy się rozwiązywać problemy i myśleć o tym, jak to zrobić, ale szanowni państwo, zostawmy te pomysły, których po prostu prawo nie pozwala na wprowadzenie, bo ja wiem, że one się będą rodziły. Dziękuję. Panie wojewodo, jeśli można. Ja uczestniczę w spotkaniach, o których pan wspomniał, cyklicznych. Wydaje mi się, że rozumiem pańskie podejście, sposób działania i podzielam pańskie poglądy. Natomiast też jestem wdzięczny służbom, które dzisiaj się panu i służbom, które się zgromadziły, ale wnioskuję z tego wszystkiego, że żadna z tych służb, żadna, działając samodzielnie i w oparciu o obecne prawo, nie jest w stanie zrobić porządku. Ja już panu to mówiłem, że wielkie mam ufność ku panu, dla pana, że pan jako gospodarz tego terenu potrafi te wszystkie służby zjednoczyć w jeden organizm. Nie wiem, jak to zrobić, czy istnieją obecnie przepisy prawne, czy nie, ale uważam, że sytuacja, jaka panuje tutaj, to jest sytuacja no, skrajnie kryzysowa już i pan jako gospodarz tego terenu chyba byłby w stanie powołać sztab kryzysowy, postawić jakąś osobę odpowiedzialną na czele tego sztabu, która by koordynowała pracę wszystkich tych służb. A tak się spojrzy. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem. Na jednym z tych spotkań pan wyraził się, powiedział tak, znaczy tych cyklicznych, że stara się pan zrobić prawie doskonałą protezę do tego systemu, żeby te kolejkowanie... Tak, ja to nazywam protezą, bo to nie jest rozwiązanie żadnego problemu. Ja podzielam pańskie zdanie. Ja jako obywatel, jako 30 lat zajmująca się osoba na imię i nazwisko własnym transportem już, podzielam pańskie zdanie, że dobra proteza, ale my byśmy chcieli organizmu państwowego, który ma wszystkie kończyny sprawne jednakowo, bez protezy. Ale sytuacja dzisiaj nas doprowadziła do tego, że już nie musi być doskonała proteza, nie musi to być szczudło podpierające jedną nogę, nie musi być to już kula nawet podpierająca jedną nogę. Wystarczy, jak pan weźmie do ręki kij, solidny na to wszystko, co się dzieje.
i w ramach istniejącego prawa, skoro pan nie może zrobić tego, no to panie wojewodo, już niech to państwo, ten organizm prawny ponosi wyższe koszty i zapewnijmy na każdy wyjazd z pseudoparkingu, z mego też, bo taki mam, proszę pana, że jeden policjant stał, wyjeżdżasz chłopie, jedziesz owszem na koniec, proszę pana, kolejki. Wjeżdżasz, masz, niech oni pracują tydzień, dwa, no 120-140 policjantów, tu pan komendant z Białej Podlaskiej powiedział na 3 zmiany, więc około 40 jest policjantów. No trzeba może zwiększyć jeszcze do 40, żeby każdy parking był strzeżony. Nie po tym, że mu coś złego się dzieje. Nie śmiejmy się, no bo dzisiaj nic innego zrobić nie możemy. Niech każdy parking będzie strzeżony, żeby na koniec kolejki wyprowadzić. Panie wojewodo, ja nie wiem, jak pan te służby zorganizuje wszystkie, bo poczynając od pańskiej prawej strony, inspekcja transportu, sami nie są w stanie nic zrobić. Straż graniczna, sami nic. Policja, nie, służba celna. No ktoś musi jakiś organizm powołać. Pan jest gospodarzem terenu, pan odpowiada. Niech pan powoła sztab kryzysowy, postawi kogoś na tym czele. Niech będzie jeszcze jakaś jedna pieczątka z tego. Zróbmy porządek, bo proszę państwa, co będzie, jak się wydarzy nieszczęście? A nieszczęścia są już bardzo blisko. Proszę pana, wczoraj mi wyrwano tablicę rejestracyjną, mam zdjęcie, mam zgłoszenie na policję i tak dalej, za to, że porządek, że zabieram zdanie, chciałeś jechać, nie pojedziesz, będziesz stał. Tu już się tworzą bandy na granicy, tu już się przestępczość rodzi. Kiedyś już było. Panie wojewodo, kto to zrobi, jak nie pan? Panie wojewodo, ja nie mam telefonu do premiera Tuska, ale pan podejrzewam, że ma. Pan jest jego przedstawicielem i gospodarzem na tym terenie. Na tym terenie. Niech pan zareaguje, prosimy. Nie możemy czekać. Asnyk kiedyś napisał, nim słońce wzejdzie, łzy oczy wyjedzą. I nam wyjedzą, proszę pana. My już nie mamy cierpliwości. Za chwilkę będzie zablokowana granica, za chwilkę będzie nieszczęście. Nie daj Boże, znajdą kogoś, może mnie, bez głowy, leżącego z boku. I co wtedy? Bo to już jest przestępczość. Odpowiedzcie panowie na te pytania. Ale poczekaj, teraz mnie do tego... Ja właśnie stałem w tej granicy i to, co zobaczyłem, mnie przeraziło. Na początku było przyśnięte, że ten region nasz tutaj głównie próbuje wjeżdżać. No i ja ten region znam. Powiedzmy, że z ręką na sercu wjechało naszych samochodów parę gdzieś tam te parkingi. Samochodów z obcym kapitałem wjechało parę dziesięć. Wjechały samochody, których w ogóle nie znamy, z dziwnymi rejestracjami, gdzieś tutaj się odwołując. To są wszystko firmy... Ale chyba tak, przepraszam, że tak wejdę, bo nie ma dziwnych rejestracji. Są rejestracje albo przypisane do województwa, albo do kraju. To nie są rejestracje obywatelskie, to są rejestracje na naczelnictwie. Jakieś całkowicie, które czeskie, to nie są rejestracje. No dlatego właśnie pytam, no bo to jest ważne, no bo żeby mu rozmawiać, to trzeba wiedzieć o czym, prawda? To jest duży problem z firmami, które przyjeżdżają z Białorusi. Firmy, które dzisiaj są z Białorusi, są u nas. One są super zorganizowane. Kierowcy mają pozakładane między sobą grupy. Dzięki tym grupom się lokują w kolejce. Nie pomoże policjant na każdym parkingu. Musiał być policjant w każdym samochodzie, który tu wjeżdża. To jest nierealne. I u nich mają taką dyscyplinę między sobą, że jeśli on jeden kierunek nie opuści, to wrócone z takiej grupy. Także oni są między sobą super zorganizowani. Na każdy wjazd. Ja się boję tego. My zawsze z przewodnikami mieliśmy takie znaczenie, że jeśli pojawia kolejka, fajnie, biegną stawki do góry, stoimy w tej kolejce, ale mamy za to ten pierwszy zapłacić, bo nasze samochody zarabiają większe pieniądze. Na chwilę obecną stawki do góry nie biegną. Stawki zostały na niskim poziomie, który był wcześniej, nie pozwalający nam stać w tej kolejce tutaj. To objeżdżamy. Może pan się w tym momencie podeślać z tym, czy objeżdżamy, czy nie. Proszę pana, jak ja mógłbym objechać, z ręku na sercu objeżdżam. Z tego powodu, że ja walczę już o swój byt i o swoje jutro. Bo jeżeli ja będę stał 15 dni, to powiem panu tak, za 15 dni ja na pewno nie zarobię, a kierowca, który siedzi w tym samochodzie, będzie siedział w samochodzie białoruskim, bo ja mu za 15 dni w kolejce nie zapłacę. Dlaczego? Musisz. Ja przepraszam najmocniej, ja w ogóle nie należę do żadnej grupy, nazywam się Rafał Powała, to Listrans. Dlaczego się tutaj się pojawiłem? W tamtym tygodniu byłem tutaj, nagrywałem panów policjantów, jak funkcjonuje ich praca. Na jakiej zasadzie odbywa się to, że jest luka, wjazd na 5 aut i nagle auta LLU, LB i BI wjeżdżają. Radiowóz stoi dalej, podjeżdżam do radiowozu, zwracam się do policjantów, mówię panowie, drogie panie, policjanci, policjantki, dlaczego tu stoicie, dlaczego tam wpuszczacie? To wie pan, panie wojewodo, co zostałem tutaj na skrzyżowaniu powiedziane? Że polecają mi iść na siłownię.
O, pan autem leasingowy przyjechał. Jak tak policjant może do mnie powiedzieć? Mam nagranie. Ja powiedziałam do policjanta, jak tak, to mogę panu pokazać kartę diabetyka. Jak w ogóle może człowiek, który nosi mundur polski, mówić tak do obywatela? Druga sprawa. Byłem tutaj 2 godziny, bo nagrywałem auta, które wjeżdżały. Nic się nie odzywałem. Nagrywałem policjantów, byłem przy policjantach. Informowałem ich, że będą nagrywani przeze mnie, ponieważ zostanie powiadomione odpowiednie służby i nie stołeczna, bo stołeczna tego z Lubina nie ruszy. To wie pan, co się stało, panie wojewodo? 8 mi goniło. Na 2 samochody. I mogę powiedzieć, które Audi na WLS-a. Jak może tak być? Stoję przy policjantach, podjeżdża do mnie 4 i do mnie mówi, co kurwa inspektor, przepraszam, że to zacytowałem. No jak tak może być, że przy policjantach ktoś mnie na bezczelach chce udupić? Wie pan, ile kosztuje wjazd w kolejkę? 500 euro. Chce pan nagrania? Z Pajero wjeżdżają przy policjantach, policjanci zostawiają puste miejsce. Ryba gnije od głowy. I powiedziałem, że choćbym miał stracić, nie wiadomo, i tak już firma idzie kaput. To już dłuższa historia. Nie może tak być, że komendant mówi do policjanta, który przyjeżdża, powiedzmy, który pilnował dorobków, który pilnował inne służby i robił zdjęcia na więzi do Białej Podlaskiej i podawał zdjęcia tutaj. I jakoś we dwóch, czy we dwie ekipy, czyli 4 policjantów, byli bodajże przez tydzień, czy przez ileś, byli w stanie zorganizować jakoś, że szło to po ludzku. A teraz wie pan, w czym jest problem? Problem polega na tym, że tutaj od tego parkingu zrobiła się banda. Po prostu. Ja tam wjechałem i wie pan co, wjechałem specjalnie na aucie, które ma rejestrację gdańskie. I dziwnym zbiegiem okoliczności wjechałem za LLU, wjechałem za LB. Poza tym, że się musiałem wszarpać z tymi, którzy zajmują kolejkę, to mandat. Dziwnym zbiegiem okoliczności dostało auto, które nie ma LLU, LB. Problem polega od służb. Problem polega na tym, bo my byśmy objeżdżali, bo tu nikt nie jest święty. Ja panu powiem, panie komendancie, jak ostatnio było. Mój kierowca 12 dni tu stał. Wjechał tu przed wieś, tak, przed wioską w lesie, a nagle komendant zarządził i są nagrania, są na forum, bo kierowcy zaczęli strajkować, stanęli na drodze. Na pewno pan wojewoda orientuje się, jak doszło parę lat temu do śmierci kilku osób, bo karetka nie dojechała. I dojdzie znowu do tego samego, że będą naprawdę nieprzyjemności, a do tego doszło jeszcze mafia bandycka. Jak może być tak, że policjant, no zwraca się policjantowi uwagę, a on mi się pluje mi w gębę i mówi, że gęsty deszcz pada. No jak tak może być? I to nie jest niczyj wymysł. Tu jest tyle osób, którzy mamy jakąś pewną grupę i na pewno niektóre służby. Ja byłem, nie jestem stąd, nie znam dużo przewoźników, tak? I chciałem do stołecznej, ale powiedzieli mi nie. Bez sensu do stołecznej, bo to jest grochem o fasolę. Boże, przepraszam, grochem o ścianę. No nie może takiej być sytuacji. Panie wojewodo, ja mam pomysł, tak żeby było wszystko przejrzyste. Czy jest możliwość zamontowania kamery ogólnodostępnej, żeby monitorowała tą ulicę wjazd? Ale co to da? Służby muszą. I jeszcze jedna sprawa. Ważna sprawa, co tu się dzieje. Ja naprawdę, może i stracę i nieważne. Mogę iść i nagle się utopić dziwnym zbiegiem okoliczności. Różnie bywa w życiu. Co do służb naszych celno-skarbowych, które odprawiają. Mój kierowca 12 dni jeździł w koło, bo nie było oświadczenia. No, nie będę tłumaczył, o co chodzi. Nie było podpisu oryginalnego. Obok jest kierowca, który nie ma oświadczenia, nie ma wypisu z rejestru i celniczka go odprawia. I wie pan, ja rozumiem wszystko, do emerytury dorobić, czy cokolwiek, ale okazuje się, że ten kierowca 200 euro poświęca i celniczka młoda, zgrabna, nawet ma numer identyfikacyjny, jedzie, a mój kierowca za to, że podpisu ktoś nie ma, nie postawił na oryginalnym oświadczeniu z oryginalną pieczątką, przejeżdża. Problem mamy tutaj. Problem mamy przede wszystkim, przepraszam najmocniej, ale wewnątrz. I nie będzie porządku, bo jeszcze 2 minutki. Były kolejki wcześniej, jeździło. 2-3 dni człowiek był, jak ktoś spał, czy wjechał w dziurę, cokolwiek. Już nie mówię, żeby wjeżdżać. Tylko problem teraz mamy tutaj z mafią podwórkową. Niestety panowie z WLS-ów pomylili się troszkę. Każdy jakieś ma znajomości i są większe służby niż tylko komenda stołeczna. I sobie sami problem zrobili. Ale ja jestem żywym przykładem tego. 8 mnie goniło. Dobrze. Nie może tak być. Dobrze. Odpowiem. Szanowni Państwo,
Jesteście bardzo płodni w pomysły, jak rozwiązać kolejkę. System taki, system taki, system taki. Ja rozumiem, bo to jest taka normalna chęć pomocy w rozwiązaniu problemu, czy dostrzeganie, że coś nie działa, no to my weźmiemy sprawę w swoje ręce. Ja to rozumiem. Natomiast cały czas słyszę o nagraniach, o tym, że ktoś coś, że 500 euro, że 200 euro, że 600 euro i tak dalej. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale nie będę dyskutował, że tak jest, dopóki tych dowodów nie będzie. Bo poza tym, że o tym się mówi, ja nie widziałem takich dowodów. Poza tym, że ja słyszałem o tych nagraniach, ja nie widziałem takich nagrań. Poza tym, że mówiono mi, że zostaną przesłane nagrania, zgoda, zostało przesłanych bodajże 4 czy 5, na których poza krzykami i być może zachowaniem werbalnym nie lisującym z określonym mundurem, tak na dobrą sprawę żadnej sytuacji niezgodnej z prawem nie było. Była sytuacja niewłaściwego zachowania się funkcjonariusza i takie powiedzmy sobie sytuacje zostały przekazane i z tego co wiem, to wyciągnięte zostały konsekwencje. Szanowni Państwo, jeżeli są zastraszenia, i tak, od Pana słyszałem i chyba gdzieś jeszcze wybrzmiało, że nie wiem, czy dożyję, nie wiem, co się stanie, czy mnie utopią, czy tak dalej. Szanowni Państwo, w tej chwili my mówimy już o zagrożeniu życia. Jeżeli takie są zwroty używane, no to słuchajcie, nie można sobie mówić tak, tym nie przekażę, bo do stołecznej, tu rozumiem, że chodzi o wojewódzką w Lublinie, nie przekażę, bo tu nie przekażę. No to szanowni Państwo, no to gdzie przekażecie? Mamy jeszcze Warszawę, mamy zorganizowaną. No ale to, wie Pan, jeżeli są dowody, to trzeba je podstawić. Nie możemy bawić się, jeżeli mamy do czynienia z przestępczością. Tak jak chcecie reagować na sytuację w kolejce i wprowadzać usprawnienia, to jeżeli mamy do czynienia z przestępczością określonych grup przestępczych, określonych, nie wiem, zidentyfikowanych osób i pojazdów, no to trzeba to zgłaszać. Nie możemy tylko o tym mówić na spotkaniach, bo z tego się nic nie dzieje. Natomiast... Ja mam soboty, mogę przykład podać jak policja. No ale my mówimy o tych przykładach, wie Pan, że od paru miesięcy. Jest nas trzech. Panie Wojewodo, problem polega na tym, jeszcze tylko minutka. Co z tego, że Panu wyślemy, jak Pan z tym nic nie zrobi? Szanowni Państwo, jeżeli są to, ale panowie, składa się zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy zgłasza się przestępstwo, są odpowiednie służby czy instytucje. No ale dobrze, pan, jeżeli... Ja byłem kolega i jeszcze kolega, którego nie ma. Pojechaliśmy złożyć zawiadomienie na kierowcę. Dyżurny w Teresporu. Zachodzimy, wchodzimy, zgłaszamy, mówimy jaka sprawa, w nocy była sprawa spisana, z piątku na sobotę w nocy policja tutaj na 68 spisała sprawę, nie było jakiegoś tam kogoś, dochodzeniowca czy kogoś i kazali nam w sobotę rano zajechać. Zajeżdżamy, ja, Sławek i jeszcze jeden kolega zajeżdżamy i mówię co chcemy złożyć, a dyżurny do mnie w Teresporu, pana przełożony tego co tam siedzi, znaczy podwładny, mówi do mnie to ty jesteś szeryf. Bo ty chcesz w kolejce porządek robić. Ja mówię, a ty to chyba jesteś, mówię, generał, bo już wyrok wydałeś. Dobrze, szanowni państwo. Pana, i to jest nagminne. Mam sprzed 2 lat, policja musi mieć to nagrane, sprzed 2 lat objeżdżali kolejkę, zablokowałem tutaj. Tutaj zablokowałem, nie wpuściłem. Ale dzwonię na komisariat do telefonu. Mówię, co się dzieje. A dyżurny odpowiada, nie mam radiowozu, żeby wysłać. Nie mija 2 minuty, radiowóz podjeżdża, ja dostaję mandat, 11 punktów, 2000 zł i jest okej. LLU zapierdziela, inne zapierdzielają, a ja jestem pokrzywdzony. Do kogo mam się odwołać, niech mi pan powie. Z kim mam walczyć? Nie przyjąłem mandatu, poszedłem do sądu. W sądzie mi ukarali, wziąłem prawnika, nie dałem rady. No ale wie pan... Wie pan co, bo tak działa Teresport tutaj. Tak działa tutaj teraz. To po prostu łapówkarstwo. Tu jest łapówkarstwo. Wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt o tym nie mówi. Ryba gnije od głowy i tyle. No niestety. A jeśli chodzi o kolejkę, jest bardzo proste. Panowie ze służby granicznej wydają nam na wadze karty magnetyczne. Te karty magnetyczne może służba graniczna rozjechać w 68, rozdać każdemu w samochodzie, kto stoi i parkingi same zginą. Nie trzeba, nie wiadomo jakich rozwiązań. 4 radiowozy to zrobią. Ja pan nie trzeba żadnych. Dojedzie ostatni samochód 68 z kolejki, jak będzie pełna zapchana, odda ostatnią kartę, następny nie będzie miał karty. Nikt nie wjedzie z żadnego parkingu. Żadnego.
To jest proste, nie trzeba pieczątek, nie trzeba nic. Te karty magnetyczne ma służba celna. I pieczątek nie musi być urzędowa. Może być policja. I to nie jest przeciwko prawu. Pojedzie, gdzie służba wyda, a jak nie służba, to pojedziemy my społecznie. Dobrze, szanowni państwo, ja rozumiem, że tych pomysłów w emocjach jest bardzo duże. Natomiast wiecie państwo, no one wydają się proste. Ja już nie chcę po raz kolejny. Ale spróbujmy, dlaczego? Po raz kolejny tłumaczę. Dlaczego pan lubi? Ale wie pan o tym, że jak dzisiaj nic nie ustalimy, że to nie zacznie działać od jutra, to stajemy, blokujemy, my dwójkę. I żeby my mamy tego dosyć. I może czas najwyższy komendanta zmienić. Że pan co miesiąc dostaje wypłatę, dostaje je wynagrodzenie, a my musimy jakoś naciułać, żeby tym ludziom zapłacić i rodziny utrzymać w domu. Czy pan moje ZUS-y zapłaci? Nie. No ale wiecie państwo, jak ja postawię na 15 dni samochód w kolejce, że ZUS muszę zapłacić 2000 za kierowcę, to jak ja mam to robić? Pan zrozumie, policjant sam mówi, że komendant powiedział, stój w pilnej roboty. Stuta, po prostu, ja mówię na bezczelnego, przepraszam, prostym językiem mówię. Pan podjedzie, siódmy z kolejki. Komendant kazał mi tu stać i koniec. To samo byliśmy. Ale szanowni państwo, ja powiem tak. Jest tu dużo sytuacji omawianych o nieprawidłowościach, a wręcz o wskazywaniu, już sekundę, ostatnie zdanie, już też się, o nieprawidłowościach, czy wręcz o jakichś działaniach, powiedzmy, takich czy innych służb związanych, nie wiem, z jakąś patologią czy korupcją. Są przedstawiciele kierownictwa, a nie, więc nie funkcjonariusze. Szanowni państwo, no za chwilę możecie po tym spotkaniu spotkać się, przekazać materiały, przekazać oficjalnie, jako oficjalny materiał, więc no chyba nikt nie podejrzewa, że przyjechała wspólna grupa, która jest na celu stworzenie zaklinania rzeczywistości, że jest cudownie, skoro nie jest dobrze. Więc to tak nie działa. No, szanowni państwo, poza tym, że mówimy, ja rozumiem, że mówicie, no to w tej chwili macie możliwość. Macie przedstawicieli kierownictwa wszystkich służb. Proszę bardzo, jeżeli są materiały, jeżeli są dowody, jeżeli są informacje, które pomogą to rozwiązać, no to kiedy, jak nie teraz? Skoro boicie się przekazać to do dyżurnego, na telefon interwencyjny, bo nie ma zaufania i tak dalej, no to macie w tej chwili przedstawicieli poszczególnych służb. I umówmy się, że no nie pokazujmy w tej chwili to publicznie, bo to będziemy tu siedzieć do 3 rano. Ja mogę siedzieć, szanowni państwo, ja nie mam ani długiego weekendu, jestem jutro w pracy. Ale pomimo, o to chodzi, że pan mówi, że nie ma nagrań. Ja panu powiem. Nagranie, jest zdjęcie, na forum, kierowca stoi, nie ma zapustu na 68. Nie mija 20 minut i nagle 3 kolejne auta dojechały. Mogę pokazać. Okej, okay, być może jest, ale to za chwilę może pan. Pan który stoi tam na za chwilę może pan tutaj panom z policji to przekazać. Szanowni państwo, no wiecie, ile jest w tym kraju forów? Myślę, że nikt nie wie. I ja naprawdę powiem tak, nikt z przedstawicieli służb czy z administracji rządowej nie będzie analizował wszystkich forów, tak? No bo są fora różne. To, więc przejdźmy. Czy może służba graniczna wypowie, to wie, czy może. Czy jest to możliwe? Bo ten jest to pomysł nie jest nie widzę takiej możliwości. Nie jest pomysł najgorszy. I chciałbym. Zaraz mówię, w takim razie. Bo wszystko jest problem, dlatego że mamy jedno przejście, a te przejście. No dobrze, mamy co mamy. Co do obronienia, wszystko to ma być zamknięte. I tam nic nie zrobimy na jednym przejściu. Nie no to jest. Mamy to mamy. Ale służba celna chciała powiedzieć. Przepraszam bardzo, panowie. Ale jeżeli granica nie ruszy, to ta kolejka nigdy nie zejdzie. I jeśli Biała Podlaska wyda EX-a, a na przejściu no rozdrabniamy, to jest ta sama służba. Ale to nie jest temat. Dobra, zostawmy to. Ale to nie przestawiaj dyskusji na drugie tory. Rozmawiamy o kolejce. Żeby kolejka i zamknij parking swój. Od tego znaczy. Są organy, które wystawiają tego EX-a, a nie wiem, tutaj się zamyka, tak? To jeszcze do tych organów pisz, na który parking jest. Powiedz, że pisam. Na którego parkingu? Dobrze, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam, panie wojewodo. Tutaj przyszliśmy walczyć o taki temat. Jeden temat. Bo jeżeli ja stoję w kolejce, prawda, uczciwie. No drodzy, tak jak tutaj te auto, które podjechało za pół godziny już stoi na płycie terminalowej, prawda? On ładował ten ładunek wczoraj. Ja będę stał w kolejce 15 dni, a te auto stoi 2 dni.
Już ja od nikogo nie dostaję ładunku. Wie pan, o co to chodzi? Zlecę. Porządek kolejkowy. O to chodzi, że nikt ładunku nie daje, bo twierdzi, ty nie jesteś przewoźnikiem. Ty 15 dni przekraczasz granicę. O, to jest gość, który się popisał w ciągu 2 dni, już stoi na płycie terminalu. I wjechał, wyrzucili go tutaj z tej drogi, ponadgabarytowej, i to policja przepuściła bez kolejki, z pilotażem. Gdzie jest przepis, że takie auto może jechać bez kolejki? Pilotaż, ja sobie znakuję busa, prawda, sygnały ostrzegawcze dam na dachu i pilot napisze i wszyscy zbaczają. Tutaj na oczy, przy Państwa oczach. Dobrze, ale Szanowni Państwo, naprawdę ja tylko jedną rzecz proszę. Ja o jedną rzecz proszę, ja nie jestem organizatorem, powtórzę trzeci raz. Jestem Państwu gościem. Nie jestem gościem, mam obowiązek spotykać się z Państwem, bo po to ktoś mnie powołał na taką czy inną funkcję. Natomiast ja bym prosił o jedno. Ja wiem, że tu się też, bo to widać, ścierają różne grupy, różne interesy i różne stanowiska. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj ze służbami. Ja jestem jakby tutaj w związku z tym, że współpracuję z panami na zasadzie takiej, że od praktycznie marca, kwietnia próbujemy coś z tym zrobić. Więc uszanujmy się wzajemnie, bo naprawdę ja nie będę naprawdę żadnych rozwiązań wprowadzał, czy może inaczej, bo wojewoda nie ma żadnych instrumentów do prowadzenia pewnych rozwiązań. I od tego trzeba powiedzieć, bo to wybrzmiewało zarządzeniem wojewody. Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego jak zarządzenie wojewody, które reguluje kwestię kolejki. Po prostu nie ma takiej możliwości prawnej. Natomiast do czego zmierzam? Ja mogę inicjować pewne rzeczy, ja mogę nadawać pewien bieg określonym procedurom czy procesom, tak jak ten pomysł z kolejkowaniem i zaangażowanie tu już ministerstw do tego, żeby to wdrożyły. Ale Szanowni Państwo, naprawdę szanujmy się, ja nie będę tutaj w tej chwili działał w imieniu takiej czy innego grupy, takiego czy innego środowiska ze strony różnych firm czy różnych przewoźników. Rozwiązanie, które zostanie wprowadzone prędzej czy później, będzie na tyle uniwersalne, że ono będzie dla wszystkich, a nie dedykowane do takich czy innych środowisk. Dlatego uszanujmy to i proponowałbym, żebyście spory swoje wzajemne zostawili poza to spotkanie, bo ja wiem, że to się będą ścierały pewne rzeczy. Natomiast zostało zadane pytanie do przedstawicieli administracji celnej, więc dajmy im szansę się wypowiedzieć, bo już idziemy w kolejne tematy, a odpowiedzi nie padają. Można dwa zdania? Ale to dajmy szansę. Panie Wójcie, chwilę. Jeżeli po raz kolejny zostaliśmy wywołani jako służba celno-skarbowa, tak jak administracji skarbowej, dziękuję Panie Wojewodo za tutaj przedstawienie tej kwestii, która także dotyczyła nas, dotyczyła odpraw i dotyczyła tej sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy. Służba celno-skarbowa w granicach swoich zadań i obowiązków, tych dotyczących granicy, realizuje co do zasady podkreślam, swoje czynności na terenie przejścia granicznego, na terenie, proszę Państwa, terminala w tych okolicznościach. Od momentu wjazdu na terminal wchodzicie, ja mówię kolokwialnie, wchodzicie, czyli zgłaszający, tak, firma, pojazd i towar, i osoba zgłaszająca ten towar, wchodzi w tryb odprawy celnej. Od momentu pierwszych rogatek, czyli od momentu wejścia, właśnie rozpoczyna się tryb wejścia w kontroli celnej. Od czynności zważenia, przedstawienia dokumentów, wchodzicie Państwo już w system. System, na podstawie których my dokonujemy odpraw. System jest dedykowany, jedni wiedzą więcej, drudzy mniej. Systemy są zintegrowane w całej Unii. I teraz tak. Tutaj padła kwestia kart magnetycznych. Karta magnetyczna porządkuje nam ruch na terenie terminala. Określa nam status i etap, dany etap prowadzenia kontroli celnej. Jak sami dokładnie pamiętacie, tutaj niektórzy panowie na pewno, kiedyś te karty magnetyczne występowały w formie kartek,
tak, z poszczególnymi stemplami. Teraz mamy kartę magnetyczną, czyli krótko mówiąc, na podstawie karty magnetycznej od momentu jej otrzymania wszystkie czynności po kolei, wszystkie elementy odprawy, jeżeli są zachowane, finalnie dokonuje się odprawa tego towaru, finalnie można wjechać z terminala. Natomiast jeszcze raz mówię, wszystkie czynności odbywają się na terenie terminala. Tutaj padła sugestia, że służba celno-skarbowa mogłaby prowadzić działania wspólne z policją na zasadzie weryfikacji zasadności i uprawnienia do poruszania się poza kolejnością, w oparciu o dokument CMR. Dokument CMR jest, proszę pana, tutaj akurat pan tę kwestię podniósł, jest dokument dla nas, dokumentem towarzyszącym do zgłoszenia. Podstawowym obowiązującym nas czynnikiem jest dokonanie zgłoszenia celnego. Natomiast dokument celny, dokument transportowy w postaci CMR jest dokumentem towarzyszącym. Nawet dlatego też taki funkcjonariusz w sytuacji, kiedy znajduje się w patrolu mobilnym, nazwijmy to, on nie ma na podstawie tego CMR-a nie ma możliwości, żeby wejść w tą oprawę. To, bo rozumiem, że nawiązuje pan do sytuacji, kiedy są dokonywane weryfikacje, kontrole takich przejazdów przez patrole mobilne, ale to są patrole w sytuacji takiej, kiedy realizowane jest przemieszczanie towarów w systemie SENT. Czyli krótko mówiąc, wcześniej rejestracja w systemie, później następuje na drodze jego weryfikacja. Jeszcze raz mówię, służba celno-skarbowa funkcjonuje w oparciu o systemy, które są systemami ogólnoeuropejskimi i praktycznie przemieszczanie towaru musi być niejako zgodne z tym. To nie może być tak, że ktoś, załóżmy, w jakiś etap wejdzie, załóżmy kolokwialnie mówiąc, i będzie to weryfikował. To są naprawdę sytuacje, których nie możemy upowszechnić. To są działania, nazwijmy inne, związane ze zwalczaniem przestępczości. Takie sytuacje też mamy, bo wiadomo, jak państwo wiecie, służba celno-skarbowa ma bardzo szeroki wachlarz swoich zadań. I teraz tak. Jak dobrze wiemy, funkcjonujemy niestety pod reżimem kolejnych pakietów sankcyjnych, które są no, wprowadzane rozporządzeniami unijnymi. I teraz funkcjonujemy w obliczu 14 pakietu, tak? Ten 14 pakiet prowadzi nam pierwsze ograniczone 26 lipca dotyczące towarów kierowanych do Rosji. Natomiast ten, który bardziej tutaj wszystkich nas bulwersuje i nas dotyczy, to jest pakiet, który wszedł 2 sierpnia i niejako w swoim założeniu, w swojej treści zrównał przewóz towarów, transport do Białorusi z tymi przepisami, które dotyczyły Rosji. I stąd to zamieszanie, stąd te utrudnienia, ponieważ tak jak pamiętacie, znowu się odwołuję do waszego doświadczenia pamięci, każdy nowy pakiet powodował utrudnienia dla nas wszystkich. Dla was, tak? Dla zgłaszających, także dla wszystkich instytucji, które są zobligowane do realizowania tego pakietu. Jednym z elementów tego pakietu jest zapis dotyczący, my to określamy, znaczy określamy to ogólnie pakietu transportowego dotyczącego procentowego udziału firm, osób w kapitale zakładowym, osób pochodzenia, posiadające obywatelstwo białoruskie. Jak tutaj zostało parokrotnie podniesione, wymaga to, że rzeczywiście przedstawienia określonego dokumentu, potwierdzenia, bo jak sami dokładnie państwo wiecie, takie możliwości w znacznej mierze tutaj u nas funkcjonują i przedsiębiorcy białoruscy, którzy przynieśli te firmy, z wyprzedzeniem przygotowywali się do tego. Tutaj padła też kwestia, że służby nie informują o, to jest także jeden z tematów tego naszego spotkania,
że brak wyprzedzających informacji o stosowanych regulacjach. Powiem w ten sposób. Te regulacje są ogólnodostępne i dotyczą nas wszystkich. Jeszcze raz to podkreślę. Mało tego, żeby podtrzymać tutaj ten, jak myślę, dobre relacje, bo tutaj z panem prezesem, czy jednym, czy drugim, staramy się na bieżąco utrzymywać relacje i praktycznie w sytuacjach, kiedy nawet wychodzą jakieś tematy potencjalnie konfliktowe, próbujemy to rozwiązać. Dlatego też zamieściliśmy na stronach dostępnych, wszystkim dostępnym na granicę GOW, na stronie Izby informacji o tym, że słuchajcie, drodzy Państwo, chodzi taki pakiet, który transportowy, który będzie ciągnął za sobą poszczególne konsekwencje. Ta sytuacja niestety po raz kolejny spowodowała to, że funkcjonariusz, który dokonuje odprawy finalnie, podejmuje decyzję z upoważnienia naczelnika, no niestety on stoi przed tą bardzo trudną sytuacją, bo musi to zweryfikować na podstawie prawa i w obliczu istniejących przepisów prawnych. Także tutaj trudno mieć taki ogólny zarzut, że funkcjonariusze nie pracują, tak? Czyli nie można rozegrać. No to już powiedziałem, bo wie pan. Co możemy zrobić, słuchajcie, bo my jesteśmy władzy ze sprawami. Jasne. Znaczy ja powiem, co my robimy w tej sytuacji. Bo za każdym razem, tak jak widzimy, kolejny powoduje zwiększone zaangażowanie funkcjonariuszy pod prawo. Co robimy? Zawsze w takiej sytuacji próbujemy zdiagnozować sytuację pod kątem jak naszej wewnętrznej organizacji. I na przykład, przygotowując się do wejścia w życie tego pakietu. Ale my pytamy o karty, o rozwanie tych kart. Nie, poczekaj. To jest najważniejsze. Nie da się. Nie tak, jednym słowem, bo to wszystko znam. Tak, w Polsce trzeba samochodować. Dobra, panowie, skoro miałem zdania, poprosiliście mnie o wypowiedzenie się w kwestii. Ale prosimy dalej, niech pan kontynuuje. No, ja już będę kończył. Powiem tylko, co zrobiliśmy, żeby przyspieszyć dokonywanie odpraw. Po pierwsze, prowadzimy czynności analityczne. Na zasadzie takiej, żeby wyeliminować firmy, które zostały już zweryfikowane, żeby te firmy kolejny raz się u nas nie pojawiały i nie przechodziły procesu sprawdzenia. Komórki analityczne sukcesywnie wycofują te takie firmy zweryfikowane z zastrzeżeń. Powołaliśmy zespół ekspercki, który niejako stwierdził, czyli czymś z okienek, sytuacje konfliktowe. Przenosi do tego, żeby procedować je w zmianie. No i mam takie pytanie. Ten system arbitralny, dlaczego został zawiedzony z tego nikisza? Ale system nikisza, dlaczego zmusza do sądu? Bardzo dobry. Tutaj kolegę poproszę, bo kolega ma większe przykłady. Nie tyle został zmniejszony, co został ten pilot w ogóle zamknięty. Ten booking pracował na innym systemie. My już pracujemy co najmniej od 2 lat na środkowej granicy, bo tak się nazywa system. I do tego systemu nie był przygotowywany żaden booking. Booking to na podziciu dzienny. Całkowicie nowy system, który był piękny. System booking pracował na systemie tak zwanym SOCT i on był wewnątrz tego systemu. Chwilą zamknięcia i wdrożenia nowego, booking musiał być zamknięty. Ale przypominam, że booking był do końca pilot. Były 2 oddziały, Grzechotki i Koloszczyn, gdzie był zrobiony pilotaż. Szczerze mówiąc, już to mówiłem kilka razy, bukowało się w granicach 7% przewoźników. Więc ten system po prostu był, ale nie był w ogóle wykorzystywany, można to tak nazwać. Ilość bukowania była bardzo mała, to jest raz. A poza tym sami... Bo tam była mała ilość, czy na godzinę 5 dni. Nie, proszę pana, gdyby się logowało, gdyby się kupowało więcej. No pan mówił 7%, pewnie pan mówił w tych 7%. Zaryzykowałbym dzień. No i ja nie rozczekałem 7 godzin, bo nie było nic.
Czy możemy przywrócić ten system? Nie, nie ma takiej opcji na przywrócenie bookingu track. To, co powiedział pan wojewoda, służba celno-skarbowa pracuje nad swoim nowym systemem. Szczerze mówiąc, jak mnie zapytacie, nie wiem, na jakim etapie są prace, to jest poza nami. I tutaj trudno by się wypowiedzieć. Na pewno był przewidziany system bukowania. Ale jeszcze do tego terytorialnym, bo to nie wyszło. W sumie naszą musi być wygrodzony i oznakowany. Nie może nic wejść. A tu mamy drogi lokalne. To jest prawnie niemożliwe. Niemożliwe. To po prostu było jak było. Mam jeszcze panie, bo to trzeba zainteresowanym, to zainteresowanym przewoźnicę. Może oczywiście nie wszyscy, ale również przedstawiciele władz gminy, gminy Zalesie, gminy Terespol. I być może, skoro wojewoda nie ma możliwości wydania jakichś rozporządzeń, może wójtowie gmin jakieś rozporządzenia tutaj takie mniejsze, wewnętrzne, porządkujące, to może w ten sposób jakieś rozwiązanie jest. Może niech się panowie wójtowie wypowiedzą, to przecież też zależy wam na tym, aby to ten problem rozwiązać. Tak? Mieszkańcy też się buntują. No właśnie, wreszcie ktoś zauważył, że są jakieś mieszkańcy. Ale oczywiście, nie ulega wątpliwości, że przywykliśmy do nienormalności. To nie jest problem ostatniego roku, on może się bardziej nasilił, ale to jest problem praktycznie od dawien dawna, jak z przerażeniem usłyszałem, że rozważa pan minister Sikorski zamknięcie ostatnich przejść w Białorusią, to niektórzy mieszkańcy rzeczywiście się ucieszyli. Ja byłem trochę przerażony, bo to jednak są miejsca pracy i tak dalej, ale chyba znaczy, że mamy tego już serdecznie dość. Tutaj ci, którzy mieszkają, szczególnie chyba w gminie Zalesie, zwłaszcza w gminie Zalesie. Co my możemy zrobić? Bo ja nie chcę być adwokatem pana wojewody, ale pan wojewoda też ma bardzo ograniczone możliwości, jest przedstawicielem rządu. Ja rozumiem, że naszym celem tutaj jest to, żeby przekonać, no właśnie, przedstawicieli rządu, tylko kogo? Tu jest Ministerstwo Finansów, KAS i MSWiA. No też to Straż Graniczna. No i teraz i tu jest no jeszcze do tego dochodzi infrastruktura. Bardzo ważny element. No bo coś z tym trzeba zrobić. I to ja bym rozważał dwutorowo. Jedne to doraźnie co zrobić, czyli ta propozycja z tym nagrywaniem filmem, to wtedy nie muszą być karteczki z pieczątkami nawet. No. Jeżeli będzie film i będzie on przez wszystkich jakoś tam honorowany, żeby nie było tego czegoś. Druga rzecz, którą bym sugerował, myślę, że warto byłoby zrobić monitoring. Można kamery zrobić, nawet już cały 68. Bardzo często KAS przecież ma tutaj, monitoruje drogę celną. Jakby jeszcze tych parę czy kilkadziesiąt jeszcze kamer było, wtedy byłoby dużo łatwiej. Bo te omijanie kolejek, rozjeżdżanie dróg lokalnych. No proszę, dzisiaj gdybyśmy pojechali, ja z urzędu to widzę cały czas, tam na parkingu zawsze się zbierają ciężarówki w dzień. Rano ich nie ma. Potem znowu się zbierają i jadą drogą gminną, prawda? Warto byłoby pewnie porozważać to, co już z Darkiem kiedyś żeśmy rozmawiali, że raptem mamy drogę Dobryń, Kolonia Dobryń i tu od Szuroszczyna grunt Skarbu Państwa w zarządzie starosty, prawda? A może rzeczywiście trzeba postawić jakieś betonowe płyty, nie wiem, to organizacja ruchu i tak dalej, albo jakieś bele, żeby tam tir nie mógł przejechać, bo to wiadomo, którędy się przejeżdża. Będzie to łatwiej dla policji, bo kiedyś tam policja stała i pilnowała, no ale teraz jakoś tam rzadziej widzę, nie? Żeby tędy nie jeżdżali bokiem, a wjeżdżają na pewno. No bo to jest na pewno. Ja dowodów, panie wojewodo, nie mam, ja tylko słyszę o tej korupcji cały czas. No bo ktoś musi ich wpuszczać, nie? Nie wiem, jak to działa, ale co? To było otwarcie. Ja przepraszam, mogę jedno słowo tylko powiem, dobrze? Panie wójcie, przepraszam, że przerwę, tak? Ja proszę tak, proszę państwa, ja bardzo proszę, tak, nie obrażać żadnego koloru, bo to są pomówienia. Ale proszę powiedzieć, jeśli pan ma dowody, jeśli pan obawia się, powiedzmy, że nie wiem, jedno, ale pan poczeka, da mi pan się odpowiedzieć, dobrze? Proszę tylko chwileczkę. Jeśli ma pan dowody jakieś i pan uważa, że powiedzmy zostało popełnione przestępstwo lub jakiś czyn zabroniony, proszę przekazać, jeśli pan się obawia, powiedzmy, że policja to powiedzmy zamiast pod dywan, proszę, ale pan poczeka chwileczkę. Da pan wypowiedzieć, proszę bardzo. Jeśli pan uważa, że nasze powiedzmy struktury kontrolne są niewydolne, że uważa pan, że
to będą nieodpowiednie służby, które będą to nadzorowały, jest prokuratura. Proszę do prokuratury, która osądzi to, rozważy, czy został popełniony czyn zabroniony. I wtedy wdroży procedury. Ale to my mamy policję. Ale jeśli nie, to chodzi o to, że tu palają pomówienia o korupcję. Państwo nie macie dowodów na razie żadnych, nie przekazali. To proszę. Tak, ja jestem z Komendy Wojewódzkiej, jestem naczelnikiem sztabu. Ale tak. Jeśli państwo macie jakieś naprawdę dowody, my też chcielibyśmy. Wyślę panu. Dobrze, ale proszę pana, to musi być zgłoszenie jeszcze. To musimy formalności, to oczywiście. Bo wie pan, my oczywiście. Do tej pory nie będę miał dziecku za co kupować, bo policja w jawne oczy wpuszcza sobie od parkingu do swój. Nie, ja mówię tylko tyle, że jeśli państwo macie dowody, proszę przekazać te dowody. Proszę drogą oficjalną to przekazać. Ale szanowni państwo, przepraszam, ale przepraszam, bo ja muszę zabrać głos. Ja myślałem, że ten temat jakby zamknęliśmy. Powiedziałem wyraźnie, za chwilę macie państwo do dyspozycji przedstawicieli służb z komendy wojewódzkiej, z KAS-u, ze Straży Granicznej. Jeżeli są dowody, materiały wskazujące, po tym spotkaniu proszę przekazać, proszę poinformować, bo znowu zaczynamy się przerzucać argumentami i tutaj pełna zgoda. Szanowni państwo, nie mówmy, nie rzucajmy oskarżeń w przestrzeń, że policjanci, bo jeżeli nawet są, przepraszam, ja nie zgodzę się z tą miną pani, bo jeżeli nawet są nieuczciwi policjanci czy inni funkcjonariusze różnych służb, czy administracji państwa, czy jakiejkolwiek instytucji, to trzeba mówić ten i ten, a nie mówienie, że wszyscy, bo taka prawda nie jest. Więc wszyscy tak robią. Więc, ale szanowni państwo, jest na to przestrzeń za chwilę, będzie przestrzeń na to za chwilę. Przejdźmy do tematu, który jest tu dzisiaj, bo przestępczość, jeżeli ona jest, to czy ją popełnia urzędnik, człowiek w mundurze, czy zwykły obywatel, musi być równo traktowana. Więc tak to róbmy. Tak to róbmy. Nie ma pan troszeczkę racji, bo z piątku interwencja, nasza interwencja, z drugiego policjanta, tutaj stojący właśnie o tym samochodzie, gdzie, z którego nie wyciągnął z kolegi, którego pokazywaliśmy mu, chcieliśmy od pana policjanta numer służbowy, imię i nazwisko. To sam nie dostał. Powiedział do nas, ja wobec pana nie prowadzę interwencji. Tak, nie mam obowiązku. Nie mam obowiązku się przedstawiać. I dlatego nikt z tym nic nie mówi. A tak humorystycznie jeszcze powiem, jeśli chodzi o tą kolejkę. Ukraina w czasie wojny. Staliśmy na Drohusku, staliśmy, bo była czerwa, była dziurawa, tak? Dała sobie radę, z tym dopracowała. To może my się zwróćmy do Ukraińców, bo oni mówią daj, daj, daj. To teraz my może się zwróćmy o ten system do Ukraińców, daj. Panowie, Ukraina, tak zwaną Eczerchę, którą nazywacie, wprowadzała 3 lata. Nie wprowadziła jej w ciągu miesiąca. To jest po pierwsze. Po drugie, my zaczęliśmy dialog, kiedy? W kwietniu. Więc dajcie też szansę i sobie, i nam na zrobienie czegoś, bo my nie rozmawiamy, ale tego pan nie wie, a pan już wyrok... Pan powiedział to. W 2027, proszę pana, to jest system, który ma być stałym, a do tego momentu ma być zrobione... No ale widzi pan, to... No, ale zrozumie pan, nie ma pan problemu, ale, ale panowie, nie było was na innych spotkaniach... Nie było, bo nie wiedzieliśmy. Nie było, bo nie przyjeżdżałem, bo wie pan dlaczego? 3-4 dni jeździła kolejka. Ale dobrze, ale panowie, przepraszam, bo jażdżę, mówię znowu, zaczynamy się przerzucać argumentami. Argumentami, które wybrzmiały. To o czym mówimy, o tej kolejce, powiedzmy sobie na ten moment, wprowadzenie takiej czy innej formy, ale elektronicznej kolejki, zostawmy technikalia, jest tym elementem, który ma wypełnić tą lukę do 2027 roku, co ja nazywam brutalnie protezą, która tu wybrzmiała, chyba pan to powiedział, tak, bo jest to proteza, która ma zadziałać do 2027 roku, kiedy wejdzie ten system docelowy. To nie jest tak, że wy macie, bo pan spuścił głowę i macha ręką. Nie, proszę pana, to nie jest system, który będzie we 2027, tylko który ma wejść jak najszybciej teraz, żeby wypełnić tą lukę do tego systemu docelowego. Kiedy? No, my od dziś potrzebujemy. Ale proszę pana, my go potrzebujemy na dziś. Ale ja na to panu nie odpowiem, kiedy. Ale jest problem od 22 roku. Granica pasta. Ale wie pan... Jeszcze raz pan nie wiem, że ten rząd
tam i każdy będzie odpychał, bo potrzebuje. Ale wie pan, no, pan mi zadaje pytania, na które z całym szacunkiem, ale mogę odpowiedzieć tylko w ramach swoich kompetencji. Ja nie mogę powiedzieć, dlaczego w 2022 roku nikt nie rozwiązał tego problemu. No co mam panu odpowiedzieć? Bo nie było kolejek i gangsterów. Ja nie mogę odpowiedzieć panu, dlaczego booking track, czy jak to się nazywa, został zniesiony w 2018, bo nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego obiecany, bo to też wybrzmiewało, parking buforowy, który wybrzmiewał, że miał tu być, w ogóle w żadnych dokumentach nie istnieje. Ktoś powiedział państwu, że on ma być, ale go nie ma. W 2020 czy 2021 wam mówiłem o parkingu buforowym. Ja nie wiem. Ja przeanalizowałem wszystkie dokumenty ze służbami, które odpowiadają za drogi. W żadnych dokumentach nigdy nie było parkingu buforowego. Więc ja nie wiem, kto państwu pewne rzeczy mówił. I ja za to nie ponoszę odpowiedzialności. Dlatego nie mogę odpowiedzieć dla tego panu, dlaczego w 2022 roku ktoś tego nie rozwiązał. Bo nie umiem na to odpowiedzieć. My staramy się w tej chwili rozwiązać, natomiast nic się nie dzieje natychmiast. To nie jest od 2 lat problem. Dobrze, ja to rozumiem. Dlatego, szanowni państwo, rozmawiamy. Ja wam przedstawiam uczciwie możliwości. Nie wiemy, co robić nadal. Bo ja jutro dzisiaj przyjeżdżam, dlaczego odczepiam tutaj? Ale żadne dni nie wiem. Na konkretem w tej chwili będzie. Ja trzeba coś działać. Od kiedy ten system będzie? Szanowni natomiast panie, rozumiemy, panie wojewodo, wszystko rozumiemy, ale to jest wszystko pędzle pisane po ścianie. My jesteśmy prostymi ludźmi, transportowcami, mamy widzieć konkrety. Ja panu informuję. I panu mówi po prostu, jeżeli ja panu mówię, że policja pozwala na to, że 8 ludzi mnie goni, bo pilnuje, próbuje pilnować porządku, to pan konkretnie mówi. Ja to załatwię z komendantem, z przełożonym i koniec. Będą spać tutaj, ale będą pilnować. A nie policja. Ja na skrzyżowaniu mam i mówię, poproszę numer identyfikacyjny. Człowieku, ale przepraszam. Ale panowie, spokojnie. Co czwarty mówisz o tym pościgu. Oczywiście, spokojnie, szanowni państwo. Ja lubię Ja lubię rozmawiać o konkretach, pan mi zarzuca brak konkretów. Przedstawiciele, ja naprawdę nie dobieram przedstawicieli, którzy przyjeżdżają. Bo pan mówi, że nie byłem, czy ktoś tam nie był, bo nie wiedziałem. No, słuchajcie państwo, no ja nie jestem upoważniony do tego, żeby, mówiąc krótko, identyfikować poszczególnych. Ja się spotykam ze środowiskiem, bo z takim chcę współpracować. Nie z konkretnymi firmami, bo administracja rządowa, której jestem przedstawicielem, nie jest od tego, żeby dobierała sobie partnerów takich czy innych firm do rozmowy. Jesteście wszyscy dla mnie równymi przedsiębiorcami. Bez względu na to, jaką działalność prowadzicie, skąd jesteście, na jakich numerach jeździcie, ja unikam takich sytuacji. Co jest moim konkretem? To wszystko, co przekazywałem na tych wszystkich spotkaniach, to są działania konkretne i to, co dzisiaj powiedziałem. Zakończyliśmy już proces, ten, który miał być związany z stworzeniem założeń do tego systemu, stworzeniem koncepcji tego systemu. W tej chwili prace są już przeniesione na etap ministerstw. Dokładnie to tak naprawdę jednego przy współpracy 2. I teraz mówiąc wprost, to jest pytanie, kiedy to się zadzieje w sposób fizyczny? Ja nie umiem na to odpowiedzieć, bo nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, które się toczą. Tak, przepraszam, że jeszcze raz przerwę, ale pan prosi dzieckę. Ja prosiłem pana wojewodę, złożyłem wniosek. Czy pan wojewoda nie uważa, że sprawa dojrzała do takiego etapu, że warto powołać sztab kryzysowy, czy ewentualnie pan go nie może powołać, albo nie chce, czy sytuacja na to nie pozwala? Ja to powiedziałem. Mamy dzisiaj 4 służby mundurowe, istotne, bardzo istotne. Czy może już pan z nimi rozmawiał, jak tę sytuację rozwiązać, jak ją skoordynować? Czy może zechce pan po wysłuchaniu naszych życzeń i zażaleń spotkać się z tymi służbami? Ja wierzę głęboko, że każda z tych służb ma co najmniej jeden sposób, a może 2 realne jakoś na rozwiązanie tej sytuacji. Ale ktoś to musi wziąć do kupy. Przepraszam za brzydkie słowo do kupy, ale panie wojewodo, byłem, uczestniczyłem w tym wszystkim i pan mówi, że teraz nie wie pan kiedy. A ja pana prosiłem, mówiłem. My potrzebujemy dziś już po wyjściu. Nie może tej doskonałej protezy. Kija na to wszystko. Zacznijmy od słabszych elementów. Od kija, później od kuli, od szczudła, a na koniec się doczekamy doskonałej protezy. No zacznijmy robić jakiś krok porządkujący w tym temacie. Niech mi pan odpowie odnośnie tych spraw. Panowie, ale ja już odpowiadam. Ale sekundę, już jeszcze chwilę. Panie wojewodo, przepraszam, pan chce skończyć. Bo pan wójt
chciałbym... Nie pozwoliliście skończyć. Pora... Ja wiem, że jest atmosfera gorąca, ale, ale proponuję poważnie rozważyć. Jest park, droga postojowa, kiedyś tam się udało tam wydyskutować, czyli pas betonowy do postoju na 68. Czy tam naprawdę nie można zrobić monitoringu, który by no, trochę zdyscyplinował wszystkich? Kierowców, może i służby, skoro są te wątpliwości. To jest drobna sprawa, można zrobić szybko. Tylko jedna rzecz trzeba chcieć. Druga rzecz, którą warto docelowo. Pan wojewoda powiedział o parkingu buforowym. Ja rzeczywiście w MSW ja 1000 razy o tym mówiłem. To jest, proszę pamiętać, że to jest 18 rząd już, nie? Jak tato obserwuje? Z tym 2-tygodniowym policzyłem, nie? No i teraz, jeżeli się dowiedziałem, że MSW ja to nie bardzo, bo Ministerstwo Finansów jest ważniejsze. I rzeczywiście, pani Magdalena byłem. No raz, zaraz powołałem na Ministerstwa Finansów, ona wiedziała, była, będąc generałową, co to jest Koroszczy, co to są Maszewicze, nie? Chodziło też i o Maszewicze i ten projekt, który robiliśmy. I też Koroszczy. No, o tym parkingu buforowym rozmawialiśmy zawsze i wszyscy się zgadzali z tym. Bo to jest kolejna rzecz, która by rozwiązywała problem tych biednych kierowców, o których tu nikt nie mówi. Przecież oni tydzień co najmniej stoją, chodzą w krzaki. Niektórzy się śmieją, że jeżeli dojdzie tu autostrada, to będzie czuć, że do Unii wjechaliśmy, tak? Bo ona jest ogrodzona. Nie będzie można iść głębiej. No coś z tym trzeba zrobić. Czyli wzór, myśmy bardzo o to zabiegali, jak autostrada tutaj była uzgadniana, ale oczywiście, mimo że mamy 88 administracji specjalnych w tym kraju, to wszyscy to odpychają. Wszyscy się zgadzają, że powinno być, tylko co z tego. Myśmy zaczęli, mówię, raz byłem u pani Magdaleny na samym początku, później na koniec, ona cały czas mówiła wtedy, że pracuje nad tym systemem elektronicznej kolei. 8 lat minęło i teraz słyszę następne 3 lata, tak? 27 może no, bardzo ciekaw. Kontynuacji nie ma czy coś? No coś tu jest nie tak. I teraz parking buforowy, obok jest terenów dostatek. Nie na 250 czy 350 km. Trzeba, bo to jest 10 km kolejki raptem, czyli co, trochę zawulkę dobryńską. Tu trzeba parking za 2000 km i ci kierowcy wtedy mogliby spokojnie odpoczywać, wykąpać się, coś zjeść. I wtedy łatwiej by było z tym, co mówił pan naczelnik, prawda? Bo wtedy jest to rozszerzenie zasięgu terytorialnego przejścia granicznego. I wtedy jest to pod nadzorem już zupełnie innym wtedy. Bo tutaj cały czas jest kłopot, gdzie kto czego ma pilnować, prawda? Kartę i generalnie. I właśnie wtedy jest, nie ma problemu. Jeżeli tutaj kolejka będzie na tydzień, na tym jednym parkingu, to jak ktoś dostanie na wjazd jakiś tam dokument, to w kolejności będzie mógł wyjechać. No popatrzmy, tak zrobiono kiedyś, wzorowaliśmy się trochę na terminal na Świecku, prawda? Tylko tam Niemcy to zrobili. Teraz ja nie wiem, ja nie byłem dawno na Białorusi, słyszałem, że na Białorusi powstaje parking też, kolejny. Czy my naprawdę przez 35 lat nie możemy sobie zrobić, a pierwsze 5 hektarów przekazaliśmy jeszcze w ramach województwa bielsko-podlaskiego pod parking buforowy. Tak, pierwsze 5 hektarów dla pani Teresy Karko. My jako gmina. Wtedy już potrzeba była i funkcjonariusze wtedy jeszcze urzędu celnego, bo kas nie było. Bardzo to wspierali. A teraz się okazuje, że zaczynamy wszystko od nowa. To widać gołym okiem, że droga jest donikąd. Czyli mówię, trzeba doraźnie, mi się bardzo podoba pomysł, przejechania raz na, znaczy dwa razy do doby. Najlepiej jakby to robiła któraś ze służb. Nie, komitet społeczny. Nie, to będą konflikty tylko i wyłącznie. Oczywiście, to byłoby lepsze. Monitoring, kamery dużo by ułatwiły, bo to zawsze coś tam można odtworzyć i znaleźć, tylko trzeba później, żeby ktoś na to spoglądał. No i trzecia rzecz, docelowo trzeba widzieć to rozwiązanie, bo raczej ta granica tutaj będzie długo. I od wiek wieków zawsze była dyskusja, jak jeszcze były normalne kontakty z sąsiadami, że się z naszym miastem partnerskim, to nasze służby zawsze mówiły, że oni są winni, a tamci mówili, że nasi nie przyjmują, tak? I zawsze można jeden na drugiego zwalać, mimo że wtedy stosunki były dużo poprawniejsze niż teraz. Także ja proponuję to poważnie rozważać, bo ja się dziwię, że mieszkańcy jeszcze są tacy cierpliwi, że brąz do góry zębami nie wyrzucają na drogę, bo naprawdę tego mamy dosyć. Ale to za chwilę wybuchnie. Ale to za chwilę pewnie tak. Bo... Dojdzie do kolejnej tragedii i nagle... Znaczy, szanowni państwo, wybuchnie na pewno po obu stronach.
Chociażby z tego względu, że ja miałem dzisiaj wizytę mieszkańca Dobrynia Dużego, która pani powiedziała, że za chwilę jest zdeterminowana do tego, że będzie szukała pętli na szyję, bo ma przewoźników, którzy całą noc. Po części nie wiem, czy my szukamy rozwiązania, czy winnego tej sytuacji, bo na dzisiejszym spotkaniu to słyszeliśmy, że winna jest policja, są przewoźnicy. Przewoźnicy też troszkę. Ja o tym powiem, bo ja w Dobryniu mieszkałem 15 lat i ja tu widziałem wszystko i przez swoje prywatne ziemie, i przez swoje prywatne lasy. Mam dzisiaj las wycięty też, żeby tirem przejechać, wepchnąć się do kolegi. Mój prywatny, moje drzewa, dzięki, że posprzątałeś chociaż metry. Także tutaj też jest wasza w tym wina, że omijacie te kolejki. Słuchajcie, na tej sali na pewno jest kilku właścicieli, którzy mają umowy wynajęcia parkingu. Zgadza się czy nie? To przemysłownicy. Nikt się dzisiaj nie przyzna, prawda? Ja dzisiaj mam wniosek. Ja mam dzisiaj wniosek o wydanie warunku zabudowy o utwardzenie na sprzęt rolniczy, tak? Jednego z przewoźników, który postanowił znaleźć sobie kolejnego rozwiązania na ominięcie przepisów prawa. Ustawy o transporcie. I dzisiaj my szukamy rozwiązania, gdzie tak naprawdę wewnątrz wy też musicie sobie uderzyć się w pierś i zobaczyć, że wy jeden drugiemu robicie pod górę. Ci nieuczciwi tym, którzy chcą stać w kolejkach. Chociażby tutaj oddam honor dla pana Kazimierza, bo ja jego samochody widzę cały czas w kolejce i w Zalesiu, które stoją przez tyle lat, po 15 dni. I one stoją. Stoją jeden za drugim. Zaznacz pan, że mam potężną posesję jako wójt. Tak, dokładnie. Kilka kilometrów wzdłuż dróg gminnych. Dokładnie. Kilka i moglibyśmy to, na pewno pan Kazimierz mógłby sobie też zrobić bazę w Kolonii Dobry, niby wyjeżdżał z tej drogi do kolejki i tak dalej. Jeśli chodzi o pracę policjantów, ja od mieszkańców swoich słyszę też różne głosy. Ostatnio od jednego z funkcjonariuszy, powiem to publicznie, usłyszałem, że wójt jest winny kolejką. W sklepie mi powiedział, bo go zapytałem, żeby udrożnił skrzyżowanie. Nie wiedząc, że jestem wójtem, to powiedział mi, że to wójt jest winny temu, że są kolejki na tym terenie. Ale ja się nie przedstawiałem i no, przyjąłem to jako okej. Okay. Szanowni Państwo, dochodzimy dzisiaj do tego, że my jako włodarze gmin musimy kupować betony z puzli, żeby zagrodzić przejazd przez las, przez drogi. I my to robimy, my to będziemy robić, bo ciężarówki 40-tonowe, które robią bazy przy drogach o dopuszczalnej masie 8 ton, to nie jest normalne. Kierowca w samochodzie, który wie, że wiezie ładunek 30-ponadtonowy, on wie, że na taką drogę nie patrzy, że on łamie za sobą, że on następnym razem już tutaj nie przejedzie. Ale to też musicie Państwo wziąć, pod uwagę, że raz się przejedzie, raz się uda, raz nie uda, później już nie będzie po czym jechać. Ja uważam, że rozwiązanie, które Darek przekazał tutaj, jest rozwiązaniem bardzo dobrym i monitorować 68 rozwiąże problem parkingów, rozwiąże, bo nikt nie wjedzie na 68. Monitoring, pełny monitoring 68 rozwiąże sytuację taką, że będzie zjeżdżał. Ja to mówię z autopsji, ja to mówię z doświadczenia, którego, jeszcze raz podkreślę, 15 lat mieszkałem w Dobryniu Dużym, gdzie przemieszczałem się pomiędzy terami, żeby przyjechać dzieci do szkoły, do pracy i tak dalej. To jest naprawdę umiejętność już dzisiaj wypracowana, żeby jeździć. Zastawianie dróg, pasów wyłączonych z ruchu, chociażby na 68. Ja dzisiaj tu jechałem, też zrobiłem zdjęcie. Chciałem je pokazać, ale już myślę, że odpuszczę dzisiaj. To też zwracałem się też do funkcjonariuszy. Z panem komendantem ustaliliśmy, że będą pachołki. Dziękuję bardzo. Pachołki stoją na skrzyżowaniu, ale kierowcy nie respektują w ogóle tych pachołków. Ja sam osobiście jadąc do swojego domu, te pachołki ustawiam, przestawiam, zagradzam dla kierowców. Proszę, żebyście nie jechali. Często się słyszy, nie pani Maju, tak? 90% kierowcy to Białorusini i nie wiem, obcokrajowcy. Ale to są wasi kierowcy. To wy musicie też im mówić, że jakaś kultura też musi być. A druga sprawa, na tych parkingach, ja nie wiem, żeby mieć taki parking, umowę, to wydaje mi się, że powinna, ja nie mam takiej dokładnej wiedzy, ale chyba muszą mieć licencję kierowcy, tak? Czy samochody, które mają te miejsca na swoich parkingach, tych pseudoparkingach, bo to jeszcze też zaznaczmy, tu nie ma żadnego parkingu, to są tylko wynajęte grunty rolne.
Tu nie ma parkingu. Tu gmina nie wydała nikomu pozwolenia, nikomu warunków na zabudowę, nikomu pozwolenia. Starosta wydaje pozwolenie na budowę. Tutaj my nie wydaliśmy nikomu. Nic. Ani jednej firmie nie dostała warunków. Bo one są wszystkie nielegalne. To są grunty rolne, wynajęte tylko pod pseudo parkingi. Albo kupione. Albo kupione. Panie Wójcie, możemy pana zdanie... Oczywiście. Że nie wydały takich pozwoleń. Ani jedno pozwolenie, nie podpisałem żadnych warunków zabudowy dla żadnej firmy mieszczącej się w rejonie pasa drogi 68, które powstały w tym rejonie. Dlaczego są to nazywane tak zwane bazy? Bo państwo sami je tak nazwaliście. Jeszcze jedno pytanie. Bo tutaj takie pomówienia są, prawda? No ja nie znam, tylko tak słyszałem, bo wszyscy tutaj w okolicy mówią, że wójta małżonka ma parking i wynajmuje ten parking. Wójta małżonka nie ma parkingu i no, ale jak nie wynajmuje. Żeby to usłyszeli. Pierwszy po lewej stronie ten parking to jest... Proszę. Dobrze. Szanowni Państwo, bo to mówię, idziemy tu. Ja tu, Szanowni Państwo, bo mi się bardzo jedno zdanie podobało, co nie znaczy, że inne mi się nie podobały, ale bardzo jedno zdanie mi się podobało i utkwiło mi tutaj z wypowiedzi pana wójta, że pytanie, czy my chcemy ten rozwiązać problem, czy szukamy winnego, mówiąc, co było w 2020, 18, cofnęliśmy się do gruntów gminy, jeszcze województwa bialsko-podlaskiego. Szanowni Państwo, mamy sytuację taką, jaką mamy i powiem tak, no ja rozumiem, że w naszej mentalności leży, czy lubujemy się mówienie, co było i co kiedyś zostało źle zrobione. Czy było, czy nie było źle zrobione. Ważne jest jedno, że z tego nie ma efektu albo nic się nie zadziało. W tej chwili nad tym pracujemy i tu odpowiem też panu wójtowi gminy Terespol. Mówienie, że do tego trzeba zrobić monitoring i tak dalej, jasna sprawa, ma to swój sens, tylko szanowni państwo, pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli my w tej chwili będziemy się bawić w monitoring, co ja nie mówię, że jest złym rozwiązaniem, to do tego musi być centrum monitoringu, do tego musi być system sieci, musi być projekt, musi być przetarg, muszą być pieniądze w budżecie, to jest półtora roku. Więc szanowni państwo, no możemy o tym rozmawiać, tylko trzymajmy się realiów. Mówienie o tym, że my chcemy... Mówiąc o tym, że chcemy 68 ubrać w monitoring, zostawiam na boku celowość czy nie, to jest proces. To, o czym ja mówię, co ja proponuję i mam nadzieję, że to się uda, to jest system, który jest. Który jest, należy go tylko zmodyfikować i rozbudować jego funkcjonalność. I mówiąc wprost, nie trzeba do tego będzie żadnego monitoringu, żadnej kamery, bo on będzie poprzez bramę wirtualną. Wiecie, doskonale wiecie, jak to działa przy opłatach drogowych. To będzie na podobnej zasadzie. Nie trzeba stawać przy budce, żeby pobrać bilecik opłaty, tylko was szczytuje system na określonych punktach drogi, dróg płatnych i podobnie chcemy to zrobić tutaj. Poprzez zmianę rozporządzenia, czyli włączenie tych dróg też w system. Bo przy wykorzystaniu systemu, który istnieje, ale oczywiście trzeba będzie go rozbudować do, mówiąc krótko, kolejkowania, żeby szczytywał wszystkie samochody i tworzył, mówiąc krótko, listę kolejkową, tak to nieładnie nazwę. I to się, prace są już, bo pan tutaj też mnie pyta kiedy. Ja odpowiadam, prace są już przeniesione na etap ministerialny. I ja, mówiąc, że nie potrafię odpowiedzieć kiedy, to nie dlatego, że ja się tym nie interesuję, tylko wiecie państwo, jak będzie deklaracja, czy będzie podpisana umowa na wykonanie tego, to wtedy będziemy wiedzieli termin. Dopóki tego nie ma, to co będę mówił, to będę wchodził w buty tych, którzy obiecywali wam parkingi buforowe. To które ministerstwo jest wiodące w tej sprawie? Ministerstwo Finansów. Tak, jest to system, który jest administrowany przez Krajową Administrację Skarbową. Oczywiście korzysta z niego Inspekcja Transportu Drogowego, ale właścicielem i administratorem jednocześnie jest KAS. Na jakim to jest etapie, nie potrafię państwu odpowiedzieć. W poniedziałek będę w ministerstwie, znaczy w Warszawie, bo będę w trzech akurat, więc być może będę wiedział coś więcej. Każda moja dzisiejsza deklaracja, mówienie, to jest, mówiąc krótko, nieładnie powiem, ściemnianie. A ostatnią rzeczą, którą chcę wobec państwa stosować, to jest ściemnianie. Bo pomimo, że może tu nie wybrzmiała data, ja naprawdę traktuję was bardzo konkretnie, bardzo, bardzo uczciwie, czego chyba panowie na spotkaniach macie możliwość doświadczania, że staram się być wobec was bardzo transparentny. I na pytanie, co zrobiłem, to odpowiadam chociażby tutaj, bo tu wybrzmiało, co będzie z policją.
Ja chyba dwa tygodnie temu żeśmy się spotykali, prawda? Dwa tygodnie temu powiedziałem, że będę rozmawiał z komendantem wojewódzkim w sprawie zwiększenia sił policjantów. Pamiętajmy, że to też jest proces. Komendant musiał wystąpić do komendanta głównego, ten musiał wydelegować z garnizonów Kielce, tak, Katowice. Ci policjanci są, tylko że to się wszystko nie dzieje o tak. Ja mam świadomość tego, że nie macie czasu i jest wielka determinacja, czego dzisiejsze emocje są przykładem. Ale panowie, czy szanowni państwo, bo przepraszam, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że my nie prowadzimy, nie powołujemy sztabu, bo na ten moment powołanie sztabu będzie powieleniem tych czynności, które już zostały wykonane. Bo my już swoją pracę wykonaliśmy. Teraz jest etap próby wdrożenia tego już jakby w takiej realnej możliwości. To, jak się to zadzieje, czy takie techniczne możliwości będzie dostosowania tego systemu, ja nie umiem odpowiedzieć, bo to na to odpowiedzą informatycy, którzy będą nad tym pracowali, którym się zleci taką czynność poprzez firmę zewnętrzną, bo jak wiecie, to jest kwestia finansów publicznych. Pamiętajmy o tym, że tak jak z tą policją, dwa tygodnie temu, żeśmy rozmawiali, pojawili się 12, na wszystko niestety, musi być czas. I ja zdaję sobie sprawę, że ta presja czasowa ze strony państwa jest ogromna. Oczywiście zdecydujecie, jak zdecydujecie po tym spotkaniu z protestem. Ja powiem tak, ja uważam, że protest dzisiejszy bardziej wymowny nie może być jak dzisiaj. Dzisiaj, bo to jest wasz protest, wasz sprzeciw, wasze niezadowolenie, które na pewno nie zatrzyma się na, tu mam imię i nazwisko, nigdy się z tym nie ukrywam, i na spotkania takie w terenie nie jeżdżę w garniturku, oderwane od rzeczywistości, to też chciałbym, żeby wybrzmiało. Dlatego to nie zostanie zatrzymane na tym nazwisku, bo ja się go nigdy nie wstydziłem, się wstydzić nie będę. Dlatego też z waszymi postulatami, z waszym niezadowoleniem będę w poniedziałek w Warszawie, w stosownych ministerstwach, pisząc tutaj, jak niektórzy się wypowiadali, SMS, nie pisałem do kolegi, co robimy w weekend, bo ja w weekend pracuję, tylko pisałem o tym, że muszę pilnie o 12, bo o 10 mam jedno spotkanie, o 12 muszę być u ministra i się umawiam na to spotkanie ze względu na dzisiejsze spotkanie, szanowni państwo. Więc z całym szacunkiem, ja rozumiem emocje, ale proszę nie zarzucać, że nic nie jest robione, bo naprawdę staramy się zrobić z tym porządek. Lata zaniedbań, o których mówił pan wójt gminy Terespol, są dzisiaj kulminacją tego niezadowolenia. Podkreślam, lata zaniedbań. Szanowni państwo, często powołujecie się, czy niektórzy się powołują na rozporządzenie odnośnie odprawy poza kolejnością, tak uproszczę, które są literalnie 6 punktów wymienione i często przytaczacie je w odniesieniu na to, że tak powinno być na drogach. Nie, tam to nie chodzi o to. Tam jest mowa o przejściu granicznym, czyli zgłaszających się do kontroli, które są uprawnione. I zawsze to wybrzmiewa wtedy, kiedy pojawia się problem. Natomiast pamiętajcie, że to jest rozporządzenie. Jest też przestrzeń do inicjatywy środowisk różnych w kierunku konkretnych ministerstw. No tutaj mówimy akurat o Ministerstwie Infrastruktury, Departamencie Dróg, że w momentach, kiedy jest sytuacja w miarę normalna, funkcjonowały wszystkie przejścia z Białorusią, nie było wojny, kolejki były jakie były, raz mniejsze, raz dłuższe, koniec roku był zawsze bogaty w kolejki, ale w ciągu roku to różnie bywało, czasem ich nie było, wtedy nie ma potrzeby zmiany. Jak się dopiero zaczyna dziać sytuacja kryzysowa, pojawia się próba przeniesienia tego rozporządzenia na drogi publiczne. Nie jest taka możliwość. To, szanowni państwo, to nie jest swobodna interpretacja. Kim będzie urzędnik, czy kim będzie funkcjonariusz mundurowy takiej czy innej służby, jeżeli w zależności od sytuacji sobie będzie interpretował. Jak dziś chce kogoś ukarać, to tak będzie sobie interpretował. Jak będzie chciał to rozporządzenie zastosować na drogach, to zastosuje, a innym razem nie zastosuje. Prawo jest ślepe, jak Temida. I niestety, albo stety, nie możemy sobie nim żonglować, dlatego te pomysły państwa są ważne, są dobre, bo one pewne kierunki podpowiadają. I tak na dobrą sprawę to, o czym mówimy, o tym nagrywaniu, o tym zgrywaniu, o tym robieniu kolejki, my to robimy, tylko w inny sposób. W inny sposób, bez budowy kamer, bez bramownic, bez stawiania systemów, które poza samym kosztem finansowym też proceduralnie wydłużają, bo wiecie doskonale, jak działa państwo. Wszystko musi być przepis, projekt, koncepcja, zatwierdzone, pieniądze zapewnione w budżecie albo z rezerwy i musi być przetarg. I musi być przetarg. Więc to są miesiące, jak nie lata czasami. Tutaj
I jeszcze ostatnie zdanko, tylko ostatnie zdanie odnośnie parkingów buforowych, żeby to przeciąć. Nie było w projekcie żadnych nigdy parkingów buforowych, nie wiem, kto państwu to obiecywał, powtórzę to po raz drugi. Natomiast to, co jest na dzień dzisiejszy, to panowie, którzy uczestniczą w tych comiesięcznych spotkaniach, raz jest to 20 osób, raz jest kilkanaście na tych spotkaniach ze strony waszej wiedzy doskonale, jest koncepcja już zatwierdzona rozbudowy terminala w Koroszczynie, zarówno opłytę wywozową, czyli tą, którą tu widzimy, jak opłytę wwozową, która jest z tyłu za nami. Na ten moment mamy na płytach parkingi na 250 samochodów ciężarowych. Docelowo ma być to około 950 na każdej płycie, czyli łącznie około 2000 samochodów. Dlaczego mówię około 950, bo tam nie jest cyfra okrągła. Nie chciałbym skończyć, to jest 958, czyli, ale to nieważne. Więc to jest w projekcie i to trwa. No, wykup gruntów za chwilę się będzie rozpoczynał. W tej chwili rozpoczynamy wykup gruntów w Dorochusku. To ja wiem, że państwa nie dotyczy, no, ale tak samo będzie za chwilę i w Koroszczynie, i w Chrebennem. Więc te prace trwają. Budowanie w tej chwili parkingu buforowego, biorąc pod uwagę, że będzie tu szła autostrada i że będzie szybciej płyta wywozowa na blisko 1000 samochodów, jest pytaniem, czy on ma w tej chwili sens. Rozpoczynanie od początku projektowania, koncepcji jeszcze wcześniej na ten parking buforowy, to wiecie państwo, to jest 5-7 lat, zanim powstanie to na wszystkim. Poczekajcie, bo na jakiej podstawie policja honoruje, że usłyszeliśmy, że to są bezprawne punkty, te bazy, na jakiej podstawie policja honoruje. Ale to nie jest dzikie bazy. Ja jeżeli mogę dwa słowa. To nie jest rola w kompetencjach policji. Kwestia weryfikacji legalności powstawania baz i parkingów. Tym się zajmuje Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Ale nie pokażę, że ma zezwolenia. Ale momencik, pan pozwoli. I te czynności, z tego co wiemy, bo wymieniamy się korespondencją na bieżąco z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, są podejmowane. Czy są w sposób rychliwy, mniej rychliwy, to nie nam oceniać, szanowni panowie, państwo, ale one są podejmowane. I z tego co wiem, na dzień dzisiejszy dwie kary administracyjne po 200 tysięcy mają być nałożone na tych właścicieli parkingów czy też baz, ale to szczegóły, nie jestem jakby uprawnionym organem do udzielania informacji w kwestii kontroli, przebiegu kontroli nałożono kary administracyjne. To się dzieje na nasz, między innymi na nasz wniosek, na wniosek policji. I też, bo tak, ja potwierdzam, że takie kontrole są prowadzone tak, przez nadzór budowlany. Konkludując, ja odnoszę takie wrażenie, że jakby policja była jakby przyczynkiem albo ewentualnie tym sprawcą tej sytuacji, która się dzieje na drodze K68 i K2. Nie, to są, szanowni państwo, ale prosiłbym o chwilę uwagi. Przyczyną takiego działania i takiego zachowania są nieuczciwi kierowcy, nie policja. Bo naprawdę my nie chcielibyśmy tu być, nie chcielibyśmy tu działać. Wolelibyśmy, żeby ta kolejka funkcjonowała zgodnie z literą prawa, czyli każdy ustawia się, tak dokładnie, ale mamy do czynienia z nieuczciwymi kierowcami. Kierowcy komunikują się, tak jak tutaj było wskazane, na telegramie, zostawiają sobie miejsca, przyjmują opłaty prawdopodobnie. Ale proszę pani, ja nie mówię, że za przyzwolenie policji, ja mówię, co się dzieje w kolejce. Ale ja, tak jak tutaj pan naczelnik, pan wojewoda podkreślił, jeżeli państwo macie jakiekolwiek informacje o nieprawidłowej działalności naszej organizacji, jak najbardziej możecie, jest Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Jest to niezależna jakby komórka od nas. Prokuratura rejonowa, prokuratura regionalna, prokuratura okręgowa, minister spraw wewnętrznych i administracji. Jest mnóstwo instytucji, które są... Dlatego zachęcamy też, może nie zachęcamy, macie państwo możliwości do włożenia. Nam też zależy na tym, żeby wyeliminować, powiedzmy, wszelkie patologie. Ja nie wiem o wszystkich. Znajdzie się jakiś funkcjonariusz, który, powiedzmy, zachowuje się nieodpowiednio. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to było wyeliminowane. Zastanawiamy się i legitymowanie, bo my z osobą anonimową, jeżeli rozmawiamy, to wie pan, jeżeli ja się nie przedstawię, to pan nie wie, kim ja jestem i co mam, ja czego nie robię, tak?
Więc jeżeli funkcjonariusz tam się nie wysławia, bo nie prowadzi co do mojej osoby czynności, no to proszę wybaczyć, na kogo trzeba złożyć. Na kogo? No tutaj niestety nie znam kontekstu, jakie są zdarzenia. Tak tutaj trzeba było... No po prostu, bo nie tak. Dobrze, szanowni, żeby wracać tą dyskusję odnośnie oskarżania policji. Jeżeli macie Państwo na to materiały... No, szanowni Państwo, myślę, że co do oskarżeń takiej czy innej służby, może inaczej, nie służby, tylko funkcjonariuszy, bo pamiętajmy, ja nie, w ogóle nie chcę nawet wchodzić w takie dziwne narracje, że służba jest patologiczna, bo żadna służba nie jest patologiczna, jest oparta na prawie. To, czy się zdarzają, czy nie, i być może czasami się zdarzają, co historia potwierdza, nieuczciwi funkcjonariusze takiej czy innej służby, to trzeba eliminować, ale to trzeba zgłaszać, bo my mówimy tylko w momentach publicznych wystąpień o tym. Natomiast, tak jak tu powiedzieli panowie z policji, są służby niezależne, już pomijam nawet prokuraturę, ale jest tak zwane Biuro Spraw Wewnętrznych, zarówno jest policji, jak i Straży Granicznej, które jest odrębnym pionem całkowicie, tak zwana, jak to w filmach się często mówi, policja w policji, więc można tam zgłaszać takie sytuacje. Ale ja chcę też o czym innym powiedzieć. I naprawdę, jeżeli są takie sytuacje, macie materiały Państwo, za chwilę będą panowie z poszczególnych służb do Państwa dyspozycji i proszę takie informacje przekazywać, informować i reagować i na pewno to będzie zareagowane. Ja, jeżeli taka informacja do mnie dotrze, że pani, pan, czy ktokolwiek złożył do policji w dniu dzisiejszym informację, to uczciwie odpowiadam. Na pewno będę domagał się od komendanta informacji, co z tym zrobiono. I to macie moją państwo, moją deklarację. Natomiast to nie na tym rzecz polega, żebyśmy teraz bawili się w szukanie winnego. Jeżeli są patologie, bezwzględnie trzeba to wyeliminować, mówiąc krótko, żelazem wypalić. Natomiast odpowiem jeszcze jedną rzecz, bo wybrzmiewała ta kwestia parkingów i tu panowie z policji mówili o tych kontrolach. Takie kontrole też osobiście wydałem dyspozycję tutaj panu inspektorowi wojewódzkiemu, żeby służba, jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego, również przeprowadziła kontrolę. Nazwijmy to parkingów. Ja tego nie będę nazywał bazy, nie bazy, bo odpowiednia definicja jest oparta na przepisach i musi z tego wynikać. I takie kontrole też trwają. Wiem, że są pewne tam już stwierdzenia, ale to, szanowni Państwo, pozwólmy też, żeby tutaj pan inspektor wojewódzki miał dosłownie 5 minut, żeby mógł powiedzieć o tym, na jakim to jest etapie, bo naprawdę jest to weryfikowane, sprawdzane. W zależności od służby, czy to policji, czy nadzoru budowlanego, czy tutaj inspekcji. Jeżeli możemy jeszcze jedno pytanie, żeby z policją zamknąć wniosek. Temat. Na chwilę Państwa przeproszę. Jest zapalnych na 68. 6. Przy tych punktach postawić stały patrol, bo są tak. Tutaj ten pierwszy odcinek przy parkingach, jeżeli będzie stał patrol, jeżeli nic nie możemy zrobić, to mamy 6 punktów zapalnych. Czy pan dzisiaj jechał? Ale to dzisiaj. Wczoraj jechałem, bo ja tu mówię, że... Ale 6 punktów zapalnych. Poczekajcie, tak, niech pan się wypowie. Sterowaliśmy dodatkowe siły, naprawdę. Przy 6 punktach zapalnych. Ja wnioskowałem do komendy głównej osoby, ściągnę ludzi z 5 policjantów. Oni są dedykowani do tego. 68 zapuszczacie. Tak, ja wiem, a to wszystko jest w budżetu policji niestety. Nie mamy na jedne wydatki. To się nie zdążą wkręcić. Ale dzisiaj bogatszy o tą wiedzę, którą przedstawia nam pan wójt gminy Zalesie i Denesło, że te parkingi są nielegalne ze względu na to, że warunki zabudowy nie zostały wydane, bądź wydane negatywnie. Czy policja po prostu mogła aby nie wpuszczać na te parkingi już z drogi numer 2 i to problem by się rozwiązał, czy może sam. Dopóki nie uzyskamy informacji zwrotnej od organów, które kontrolują jakby legalność, tak, funkcjonowania czy decyzji, bo my cały czas jesteśmy, mówię, na wymianie informacji. Dopóty nie podejmiemy, nie możemy podjąć jakichkolwiek działań, bo podejrzewam, że albo zapadną decyzje administracyjne związane z namaceniem kar na te podmioty, lub ewentualnie przywrócenie do stanu poprzedniego, czyli zlikwidowanie zjazdów, zlikwidowanie jakichś tam utwardzeń. My jeszcze na tą chwilę takich informacji zwrotnych nie mamy, dlatego nie możemy działać bez wiążących decyzji. Ale czy informacja pana wójta byłaby za mało? To za słabe. Odpowiednie organy muszą podjąć kontrolę, żeby zweryfikować. Pan wójta, my wymieniamy się z panem wójtem dosyć często tymi pismami. Pan wójta udziela wszelkich dostępnych informacji na temat funkcjonowania firm, czy też tych przewoźników. I my później
też mamy, zwracamy się do Inspekcji Nadzoru, między innymi Inspekcji Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie i zweryfikowanie kontroli tych części. Że to wszystko trwa. Ale, i trwa, ale wiem. I trwa. Wiem. A wyniku żadnego nie widać, takiego konkretnego, chociaż mogę się mylić. Teraz mogę przerwać? Wystarczy się obejrzeć. W tej chwili waga nie funkcjonuje, nie puszcza aut. Płyty są zajęte, na dole od prawa idzie przymaczył tępie. I to jest wina tego wszystkiego. I mamy długi weekend, mało ładunków. Następne spotkanie będzie na temat odprawy przez służby graniczne. Ostatnie auto. To jest 3-4 dni, żeby wciągnąć tą kolejkę. Nic więcej. Niech 5 będzie, proszę pana, niech 5 będzie, to jeszcze raz mniej jak 15. Co stoi? Mam jeszcze pytanie do panów ze służb celnych. Ile jesteście w stanie przy tych ograniczeniach formalnych i przy tym, ile jesteście w stanie na jedną zmianę zrobić tych aut, to może albo to... jaka statystyka jest? Statystykę mógłby pan podać. Ostatnie dni, 2-3. 2-3. Na zmianę 400 pojazdów. W obie strony. W obie strony. Dzisiaj wywóz 12 godzin, służba 261, przywóz 297. Jeszcze aut na godzinę. Wczoraj na służbie dziennej przywóz 317, wywóz 378. Czyli 500 na dobę poszło. Spokojnie, to jest. Czyli tak, jeżeli na dobę to poszło, dzisiaj na dobę poszło 639 dokładnie bierów. A